Witamy serdecznie, poniedziałek, godzinę później zaczynamy, ponieważ piłkarze reprezentacji Polski mieli kłopot z wylotem z lotniska Chopina do Cardiff, ale już są tam wszyscy, czyli i nasi reprezentanci z całym sztabem i Maciej Łuczak z Mieczysławem, także meczyki też się w Cardiff pojawiły i niebawem ich też zobaczycie, będziemy robili łączenia live, natomiast z nami w studiu niezawodny Sebastian Chabyniak, dobry. Dlatego tak rzadko zapraszany, bo niezawodny. Tak, dlatego, ale mam nadzieję, że kiedyś zawiodę i będę częściej zapraszany. I Mikołaj Kruk. Dzień dobry. Zawodzi non-stop, zapraszany jest non-stop. Panowie, dzisiaj mamy na konferencji prasowej Michała Probierza oraz Jana Bednarka. Czego spodziewacie się, albo inaczej, co jest dla was najważniejsze przed tym meczem, czego jeszcze nie wiecie? Na jakie pytania chcecie dostać odpowiedź, tak na poważnie. Przemysław Frankowski będzie zdrowy na tyle, żeby zagrać w pierwszym składzie, żeby zaryzykować wystawienie go w pierwszym składzie, bo to też nie będzie sztuka, jeżeli on wyjdzie, a po 10 minutach będzie musiał zejść z boiska i straci już jedną zmianę i też ten jeden slot ze zmianami trener Michał Probierz. I tak naprawdę to jest chyba kwestia, która najbardziej nas zajmuje, bo większej liczby zmian tak naprawdę bym się nie spodziewał w reprezentacji Polski, bo mam wrażenie, że Michał Probierz jest dość stały w tych swoich trenerskich uczuciach, choć sam trochę jak wielu kibiców reprezentacji Polski życzyłbym może sobie Bartka Salamona zamiast Jana Bednarka, ale jednak myślę, że właśnie ta stałość selekcjonera w uczuciach sprawia, że głównie to pytanie związane z Przemysławem Frankowskim możemy sobie zadawać, bo też tu nie chodzi tylko o to, że Frankowski ostatnio strzelił gola w reprezentacji Polski, ale przecież też z Łotwą trafił do siatki, jasne, słaby rywal, mecz towarzyski, ale ma jakąś serię Przemysław Frankowski, więc no naprawdę ważne, żeby to była stuprocentowa pewność, że on może na walię wyjść, bo wiemy, ile ten mecz znaczy. To się jak najbardziej zgadza. Myślę, że Frankowski zaraz, ale te twoje prośby personalne, jeśli chodzi o skład, to wszystko jeszcze będziemy pokazywać. Oczywiście składy takie życzeniowe z waszej strony, ale nie odklejone od rzeczywistości, mamy przygotowane. Ja natomiast powiem wam po pierwsze, że mamy zawieszoną ankietę. Zaraz będziemy mogli u sobie zobaczyć, co takiego wymyślił nasz wydawca Kamil i na co wy możecie odpowiadać. Zachęcamy serdecznie, żebyście wzięli udział w ankiecie, a jednocześnie, żebyście kliknęli łapkę w górę i subskrypcję. Kto nie subskrybuje, bo myślę, że dzisiejszy program i konferencja to jedno, ale jutro rano też oczywiście nadajemy o godzinie 10:00, a potem już studio przedmeczowe i pomeczowe. Liczę, że będzie to pomeczowe co najmniej robione w tak dobrym humorze jak przedmeczowe, ale różnie może być, bo Walia to nie jest rywal tak łatwy jak Estonia, to na pewno. Ja wam tylko przypomnę, że partnerami programu są telewizory Samsung oraz Media Expert i dzisiaj mamy dla was przygotowany kolejny konkurs z naszymi partnerami, ale o szczegółach niebawem, o tym niedługo. Natomiast jeśli chodzi, moi drodzy, o ankietę, to już na nią zaglądamy i jednocześnie zachęcamy do głosów. Nie widzimy jej jeszcze, dobra, ale zaraz sobie pokażemy. Natomiast mam wrażenie, że ankieta może być jedna taka najważniejsza. Czy my awansujemy bez szerokiej argumentacji, tylko taka wasza czutka na początek? No to serce czy rozum? Dobra, sercem i rozumem myślę, że przepchniemy, że awansujemy i też zaznaczyłem, że po regulaminowym czasie, podstawowym czasie gry po 90 minutach, że wtedy reprezentacja Polski awansuje, a to dlatego, że dbam o swoje serce i wiem, ile by nas wszystkich nerwów kosztowała dogrywka i ewentualne rzuty karne, ale wierzę w tę reprezentację, wierzę w to, że można ten mecz przepchnąć, bo jednak byli rywale w tej grupie potencjalnych przeciwników w barażach, których bym się obawiał bardziej niż Walii. I oczywiście wiem, że na kibicach wrażenie robi wynik Walii z meczu z Finlandią, to jak strzelili szybko gola, ale dużo będzie determinował początek spotkania. Jeżeli ta Walia na początku nas nie ukuje, a o to się bardzo boję w kontekście reprezentacji Polski, bo wiemy, jakie te początki były ze Szwecją na Euro, z Czechami za Fernando Santosza w jego pierwszym meczu, to wtedy można z tymi Walijczykami powalczyć, bo nawet Finowie piłkarsko słabsi od nas. Pokazali, że można sobie z nimi stwarzać sytuację, szczególnie w momencie, kiedy przegrywali Finowie 0-1. Więc tak, awansujemy. Ja jeszcze wracając do konferencji prasowej, co najbardziej chciałbym usłyszeć, to w pierwszej kolejności, żeby trener powiedział, że ma plan na grę naszej reprezentacji, na to spotkanie, a później ewentualnie, żeby mógł dodać taki mały aneks do swojej wypowiedzi, że ma też plan B lub C, w razie czego gdyby coś szło nie po naszej myśli, bo to co powiedział Sebastian, że scenariusze meczowe, które się układały
na niekorzyść reprezentacji Polski, zwłaszcza w pierwszych minutach spotkań, to jest nasza pięta Achillesowa. Złe wejście w mecz, jakieś błędy na początku, to zawsze były początki kłopotów, więc no, jeżeli się pojawią takowe kłopoty, czego nie można niestety wykluczyć, to żeby reprezentacja miała jakieś dodatkowy wachlarz rozwiązań, możliwości, żeby do tej rywalizacji wrócić i walczyć do końca. Mi jest już wszystko jedno, słuchajcie, czy my po 90 minutach, czy po dogrywce, czy po złotej bramce, czy po rzutach karnych, obojętne. Z tą złotą bramką oczywiście żartuję, no ale taki jeden gol w dogrywce może ważyć tyle, co złota bramka ostatecznie, więc no byle przejść, byle do przodu, byleby na to Euro pojechać. I wydaje mi się, że w naszej drużynie jest taki dobry klimat przed tym spotkaniem, że ten mecz z Estonią, pamiętając cały czas, jaki słaby był to rywal, to jednak zbudował coś w tej drużynie. Przede wszystkim mam na myśli właśnie atmosferę, pewność siebie i taki pozytywny klimat, że oni, piłkarze w sensie, są w stanie uwierzyć w to, że jeszcze tymi kuchennymi drzwiami na Mistrzostwa Europy da się pojechać i że to jest tylko jeden mecz, od którego bardzo wiele zależy. Jeżeli tą presję wytrzymają, początek meczu w Cardiff, gdzie na pewno będzie głośno po stronie gospodarzy, jeżeli to dźwigniemy, odepchniemy pierwsze ataki rywala, potem mam nadzieję, że do głosu dojdą też nasi kibice, no i jakoś to pójdzie. Oby tak. Też ciekawą kwestię zauważyły media brytyjskie, że będzie absolutny zakaz wnoszenia środków pirotechnicznych, ale myślę, że różnie to może na meczu być, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi z kolei o te pozycje, gdzie mamy jakieś zagrożenie, to czy wy uważacie, że gdziekolwiek Michał Probierz, znając jego ścisły umysł, chciał zrobić zasłonę dymną w meczu z Estonią? Nie, ja w to nie wierzę. Ja myślę, że jednak Michał Probierz, myśląc o Estonii, znając jakie problemy miała reprezentacja Polski, wiedział, że trzeba w tym meczu z Estonią zagrać jednak takim składem na 100% na tamten moment. No bo jednak lekceważenie Estonii, my często przywoływaliśmy ten przykład Włochów, którzy oczywiście odpadli z Macedonią. Oczywiście Macedonia mocniejsza od Estonii, ale wydawało nam się wszystkim, że nawet ta Estonia będzie silniejsza. Bo też mam takie wrażenie, że wszyscy nasi piłkarze byli zaskoczeni słabością reprezentacji Estonii. Przecież te słowa Pawła Dawidowicza, że ostatni raz przy takiej intensywności tą grał w jakimś sparingu, z tego co pamiętam. I tak naprawdę chyba większe były nasze obawy, niż okazała się realna siła reprezentacji Estonii, ale nie wierzę w to, żeby Michał Probierz myślał sobie, zagram z Estonią w taki sposób, żeby zmylić tego rywala w kolejnym meczu. Oczywiście jakiś plan, jakieś założenia na kolejny mecz mogły być, na przykład, żeby zagrać na dwie szóstki w tym meczu przeciwko Walii, żeby zagrać na jednego napastnika, ale to już takie niuanse, które nie miały pewnie nic wspólnego z tym, jak wyjdziemy na Estonię. Pewnie też chodziło, takie mam wrażenie, o to, żeby na przykład pewnych rzeczy nie zaburzać. Na przykład po raz kolejny, żeby w środku pola zagrał Bartek Slisz, żeby zagrać szóstką, która ewentualnie będzie miała pracować przeciwko Walii, i to będzie praca o wiele cięższa niż w tej rywalizacji z Estonią. Fajnie, że budowany jest Piotrowski, bo myślę, że to jest takie odkrycie trenera Michała Probierza. I zobaczcie, że doszliśmy do takiego momentu, że jesteśmy przed decydującym meczem w eliminacjach i ja nie widzę takich głosów na przykład nawołujących do tego, żeby Sebastian Szymański grał w pierwszym składzie. Ale to nie wynika z tego, że ktoś uważa tego Szymańskiego za słabego piłkarza, czy zapominamy o jego atutach, bo ostatnio przecież nawet wszedł z ławki i strzelił gola. Tylko raczej to, że obronił się wybór selekcjonera w postaci Piotrowskiego, że wiemy, że inny piłkarz też może wykonać tę robotę już w ofensywie. Drugi raz się obronił, tak. Jeśli nie także. Drugi raz się obronił, czyli ta ciągłość jest i mam takie przeświadczenie, że coś już się udało zbudować trenerowi Probierzowi, choć oczywiście ten mecz z Walią będzie decydujący dla tego, jak będziemy oceniali tę kadencję w kontekście eliminacji Euro 2024, bo nie wiemy, co się będzie działo dalej, czy wygramy, czy przegramy z Walią, jak to będzie wyglądało z przyszłością naszego selekcjonera. Ale co do tych pozycji i do tego ewentualnego markowania, to nie wierzyłbym w taką teorię. Jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę po poprzednich konferencjach prasowych, mianowicie pamiętacie, co się działo, gdy my wygrywaliśmy, ale nasi piłkarze często mówili o tym, że nie mają przyjemności z gry. Wczoraj na konferencji Zalewski powiedział o tej przyjemności z gry, o tym, że fajnie mu się grało. Myślę, że to jest też dosyć ważna kwestia, żeby piłkarze się dobrze czuli ze sobą na boisku, żeby czuli, że
coś im wychodzi, że ta piłka nożna sprawia im przyjemność. O tym też mówił Michał Probierz w przerwie meczu z Estonią, gdy jeszcze mobilizował reprezentację na drugą połowę tego spotkania. Do tego dodajemy jeszcze chociażby słowa właśnie Przemysława Frankowskiego z ostatniego wywiadu dla przeglądu sportowego Onet, który mówi: potrafimy ładnie grać w piłkę, więc oni zaczynają nabierać też zupełnie innej optyki na samych siebie. To jest dosyć istotne. Wiadomo, że fajniej się pracuje, gdy coś ci sprawia przyjemność, gdy masz radochę po prostu z tego, co robisz. Piłkarze w większości przypadków w naszej reprezentacji to są dojrzali mężczyźni, ale dobrze wiemy, że to są trochę duże dzieci. Piłka nożna jest takim sportem, który pozwala tym dorosłym facetom w dalszym ciągu cieszyć się z tego, że grają i bawić się po prostu tym, że mogą przebywać na boisku i grać mecze. I im więcej takich momentów jest, tym im jest też łatwiej na boisku później. No więc to są takie objawy też, bo oceniamy ich nie tylko poprzez występy boiskowe, ale bardzo często przez to, co mówią na konferencjach prasowych. No więc może tutaj też na tej konferencji padnie coś o tym. I też ja mam wrażenie, że to, co Mikołaj mówi, to jest coś, na czym bardzo zależało trenerowi Probierzowi. Na tych wszystkich konferencjach, w tych wywiadach, kiedy objął reprezentację Polski, Michał Probierz jakby chciał przekazać całemu światu, że ten zespół sam w siebie musi uwierzyć, bo w 2023 roku było tyle złych momentów, że no każdy by nagle uznał i pomyślał sobie, może ja rzeczywiście jestem dziadem, może rzeczywiście jestem słabym piłkarzem i my się do niczego jako drużyna nie nadajemy. No a jednak patrząc na potencjał reprezentacji Polski, na rywali, z jakimi nam się przyszło i mierzyć w grupie eliminacyjnej i teraz w tych barażach, no to wszystko jest do przejścia. Tylko też ten mental odgrywa bardzo ważną rolę też w kontekście tego, jak wygląda reprezentacja Walii. Ja sobie wczoraj obejrzałem ten mecz reprezentacji Walii z Finami i Walia to nie jest jakiś zespół świetny piłkarsko, ale po pierwsze to jest zespół, który rusza ławą. Tam rzeczywiście widać taką chęć do grania. To jest zespół, który maksymalnie wyciska rzeczy, które można wycisnąć na boisku, niekoniecznie mając jakieś wielkie umiejętności piłkarskie. Z konkretnych sytuacji. Stałe fragmenty, tak. Auty. Oni w eliminacjach strzelali gole po autach. Chociażby mecz z Chorwacją w samej końcówce. Bramka zdobyta po wyrzucie z autu, bo mają to świetnie opracowane. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić po naszym meczu z Estonią, to właśnie do stałych fragmentów, bo my kompletnie nie wykorzystywaliśmy tych rzutów rożnych, po nich nie było żadnego zagrożenia i ten jeden żenująco wykonany, rozegrany rzut wolny, bo myślę, że sami nasi piłkarze by się z tym zgodzili, że to nie tak miało wyglądać, więc tutaj to jest jakaś rzecz do poprawy, ale może akurat jakiś wariant przy stałym fragmencie nam z tymi Walijczykami wyjdzie. Oby tak, oby wychodziły nam warianty defensywne przede wszystkim przy stałych fragmentach. Początek meczu, to jest coś, naprawdę, ja drżę o ten początek, bo sobie przypominam wiele razy, kiedy tak taką mokrą ścierą dostaliśmy w twarz na początku meczu reprezentacji Polski. Dokładnie rok temu mecz z Czechami w Pradze. Tak, mecz z Czechami jeszcze najgorzej, bo po rzucie z autu przecież jeden. Właśnie, no właśnie. Goli, tak? I to, do czego nawiązał teraz Sebastian o tych rzutach z autu, jeśli chodzi o reprezentację Walii. Dzisiaj nawet Jakub Kwiatkowski, czyli dyrektor TVP Sport, wrzucił nagranie przypominające, jakby bodźcujące, że Walia bodajże w meczu z Armenią praktycznie też z autu wcisnęła, tak, piłkę do bramki. Tak. Była piłka rzucona tak naprawdę na piątkę idealnie, a zaraz potem wrzucił gola właśnie, którego straciliśmy, o którym powiedziałeś, w Pradze. Więc faktycznie na pewno na to dużo uwagi poświęcił sztab reprezentacji Polski. Też ciekawy temat poruszyłeś, a właściwie dwa, Mikołaj, bo mówiłeś o Frankowskim, o takiej jego pewności siebie w wywiadzie. Też Robert Lewandowski w tym już słynnym dosyć wywiadzie dla meczyków i Eleven Sports z Robertem Lewandowskim, z Mateuszem Święcickim, tak? Robert Lewandowski to powiedział. Powiedział, że właśnie Przemysław Frankowski jest piłkarzem, który nie ma żadnych obaw na boisku, że ma tą pewność siebie, jak jest rzut karny, to podejdzie, jak trzeba przedryblować rywala w akcji 1-1 czy 1-2, to on w to wejdzie, więc to jest na pewno piłkarz, którego jutro będziemy potrzebować. Też ciekawie się rozwinął, że w tych kluczowych meczach naprawdę Frankowskiego mocno potrzebujemy. Natomiast drugi wątek, który poruszyłeś, to ta pewność siebie, dobry klimat. Ja pamiętam, że za każdego kolejnego selekcjonera, poza Fernando Santoszem, piłkarze reprezentacji Polski mówili w trudnych albo w ważnych momentach: atmosfera teraz jest bardzo dobra, klimat jest bardzo dobry. I często kibice to wyłapywali, że no co chwila mamy najlepszy od dawna klimat, ale z drugiej strony teraz przy rozmowach z piłkarzami reprezentacji zawodowych bardziej lub mniej na tym zgrupowaniu
da się wyczuć, a po prostu usłyszę do nich wprost, że ten klimat teraz za Michała Probierza się po prostu zgadza. I mam wrażenie, że to jest w ogóle dla naszego narodu taka oczywista cecha, ale bardzo dobra. Kiedy trzeba się zjednoczyć, to my się jednoczymy. Pytanie, czy jutro jesteśmy w stanie to przełożyć na boisko? Wiesz co, wydaje mi się, że wtedy o tych sytuacjach, gdzie mówisz, że oni tak powtarzali, że klimat jest super, warto zwrócić uwagę nie co mówili, tylko jak mówili. Oni to mówili po prostu, żeby trzymać jedną linię jako zespół, także w tej komunikacji, która wychodzi z szatni na zewnątrz. Natomiast po ich minach, po ich mowie ciała można było wywnioskować, że okej, no co z tego, że atmosfera jest fajna, skoro my gramy piach najgorszy od lat. I tutaj, gdy mówią teraz o tym klimacie w zespole, to można też po nich, z nich właściwie wyczytać, że tutaj nie ma żadnej ściemy, że tutaj nie ma owijania w bawełnę, tylko że mówią jak jest i to jest bardzo ważne. No, słuchajcie, no to są, tak jak mówiliśmy, to są 30 facetów we własnym gronie, teraz kumulowani przez te kilka dni. Niektórzy, Jakub Moder, kolejna rzecz, która mi utkwiła w pamięci, po chyba z kanału Łączy Nas Piłka, po jednym z vlogów, on mówi, że on tęsknił. Że on tęsknił, tak? Już w Balszej, że przeżywał ten trudny okres przez no, 2 lata prawie, tak, nie grając w piłkę, że tęsknił za chłopakami, z którymi się wychowywał, a teraz jest z nimi w reprezentacji. To są też ważne rzeczy dla tych ludzi, czasami jeszcze młodych, którzy mają swoje jakieś potrzeby emocjonalne. Mało o tym mówimy, bo wydaje się to kompletnie nieważne, ale no ja przykładam do tego bardzo dużą wagę, już też z perspektywy czasu, patrząc nawet będąc w życiu w kilku redakcjach. Dobrze wiecie, jak się pracuje w drużynie, w której wszystko gra, a w drużynie, w której wiadomo, są jakieś słabe punkty albo coś się sypie cały czas i trzeba wtedy kombinować, żeby jakoś to lepić i żeby jakoś to wyglądało. No, a tutaj mam wrażenie, że tak nie jest, że to jest faktycznie ten moment, kiedy ta drużyna złapała dobre połączenie w środku. Też mam takie przeczucie, że ta atmosfera udziela się też tym bardziej doświadczonym piłkarzom z tych, którzy właśnie błysnęli u trenera Probierza. No bo ile mówimy, że Piotrowski jest odkryciem Michała Probierza, no to Nikola Zalewski też tak nie grał w reprezentacji, jak zaczął grać ostatnio. Bo jednak ten Nikola Zalewski zadebiutował u Paulo Souzy, zagrał w meczu otwarcia naszym na Mistrzostwach Świata z Meksykiem w pierwszym składzie, ale tam całkowicie przepadł. Ale my w końcu widzimy w reprezentacji Polski w jakimś, no nie powiemy długim ciągu spotkań, ale jednak w jakiejś krótkiej serii Nikolę Zalewskiego, jakiego oczekujemy. Odważnego, trochę w tej pierwszej połowie meczu z Estonią irytującego tym, że nie podnosił głowy i wrzucał bardzo niedokładnie. W końcu nie podniósł głowy i wrzucił dokładnie na główkę Piotra Zielińskiego, ale widzimy piłkarza próbującego, ryzykującego. I też mam takie przeświadczenie, że te postacie jak Piotrowski, jak Zalewski, oni w tej reprezentacji Polski mogą dać takie nowe mentalne życie, bo to nawet widać po tych właśnie wypowiedziach. To, o czym mówił Mikołaj, że Nikola mówi na konferencji prasowej, że gra mu sprawia przyjemność. Oglądałem nagrania przecież Łączy Nas Piłka po meczu z Estonią i ten Kuba Piotrowski, no jest po prostu cholernie zadowolony z tego, że gra w reprezentacji Polski, że kolejny raz w tej reprezentacji pokazał, że on się do niej nadaje. I widać, że taka pozytywna energia bije od tych zawodników i tego też ta drużyna będzie potrzebowała w takich momentach próby. Ja przypomnę, że my w tym graliśmy z Walią za Jerzego Engela, przegrywaliśmy bodajże w tamtym meczu. Za Pawła Janasa przegrywaliśmy w Walii. To jest taki teren, gdzie trzeba naprawdę pokazać czasami też ten charakter boiskowego, twardego chama. O właśnie, boiskowe, twarde chamy z meczyków są też już w Cardiff, więc witamy was serdecznie. Maciej Łuczak i przecież Mieczysław, to kulturalny człowiek. Ale Mieczysław Bryk jest za kamerą. Słychać, że się ze mną stęskniłeś, panie Samuelu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Maćku, proszę nam powiedzieć, jak wyglądała podróż do Cardiff? Nie lubię takich pytań na początek, bo to tak, a jak tam się leciało, jak się wyspaliście, ale w tym przypadku pytam o coś innego. Jednak reprezentacja Polski z opóźnieniem dotarła i musiała trochę sobie w Warszawie, co ciekawe, poczekać przez to całe opóźnienie i konferencji, i naszego programu.
Tak, trzeba powiedzieć, że my byliśmy bardziej punktualni niż reprezentacja Polski, bo cały nasz plan podróży, który rozpoczynał się pewnie w okolice godziny 4:15, wypalił w 100%. Natomiast spodziewaliśmy się, że będziemy trochę podobnie jak reprezentacja Polski w podobnych godzinach. Okazało się, że reprezentacja doleciała nieco później. Idąc tutaj na stadion, bo wybraliśmy się z hotelu na piechotę właśnie pod stadion, na którym jutro Polacy zagrają z Walią. Minęliśmy autokar z napisem reprezentacja Polski. Tam były przyciemniane szyby, więc nie wiem, czy na 100% piłkarze byli w środku, ale prawdopodobnie mogli właśnie z lotniska jechać do hotelu, bo też dosłownie kilka minut później pojawiły się takie obrazki spod hotelu, że tam dotarli, więc i my dotarliśmy, piłkarze dotarli. Spodziewamy się, że tak naprawdę za dosłownie kilka minut oni dotrą także tutaj na stadion, bo konferencja prasowa ma się rozpocząć o godzinie 17:15, później o godzinie 18:00 czasu lokalnego trening. Nie ma jeszcze reprezentantów Polski, więc to prawdopodobnie kwestia tylko minut, aż się tutaj pojawił. Jeśli chodzi o mecz w Cardiff, to zastanawiam się, czego ty się spodziewasz po tym terenie i znając dobrze Premier League i mając świadomość, jak nasze poprzednie mecze przez lata wyglądały, czyli dosyć pozytywnie właśnie z Walią. Żeby znać dobrze ten stadion, to tak prawdę mówiąc musiałbym przede wszystkim śledzić Championship, bo to jest przecież obiekt drugoligowy, patrząc tak po klasach rozgrywkowych, Cardiff City Stadium. Szczerze mówiąc, kiedy podchodzi się pod ten stadion, ogląda się go z zewnątrz, czy nawet wewnątrz, to szczerze mówiąc nie robi dużego wrażenia. Jeśli coś tutaj ma Polaków przestraszyć, to potencjalnie może atmosfera, którą kibice jutro stworzą. Natomiast to nie jest obiekt, który robi wrażenie. Myślę, że wielu polskich piłkarzy grało na zdecydowanie bardziej takich obiektach, które mogą przytłaczać. Byliśmy też dzisiaj pod Principality Stadium. To jest ten stadion, na którym Polacy rozgrywali wspominane przez Sebastiana mecze za Jerzego Engela, także za Pawła Janasa. To jest taki naprawdę obiekt, który robi wrażenie z daleka. Natomiast to jest obiekt, na którym teraz gra reprezentacja Walii, ale w rugby, więc tam nie ma możliwości. Zresztą sama reprezentacja Walii w piłkę nożną też nie za bardzo nie chciałaby tam grać, bo pojawiały się takie sugestie, że może by przenieśli na przykład baraże na Principality Stadium, natomiast nie ma takiej szansy, nie ma też takiej woli. Oni grają na tym obiekcie Cardiff City. Pojawiały się u nas na mediach społecznościowych. Kto jest chętny, to może sobie rzucić okiem na profile meczyków, czy na Instagramie, czy na Twitterze. Tam jest więcej zdjęć tego obiektu, ale to na pewno nie jest stadion, który robi wielkie wrażenie. Co ciekawe, pozostał na tablicy wyników cały czas wynik ze spotkania z Finlandią. Cały czas tam jest wyświetlone, że wygrali 4-1. Może szukają takich dobrych omenów, czy może nie chcą tego wykasować do jutra, mając dobre wspomnienia z tego półfinału. Może tak być. Czasem takie środki psychologiczne trenerzy stosują. Na przykład pamiętam, że dobre 2 tygodnie po meczu z Legią Warszawa byłem na Śląsku Wrocław na tym stadionie i tam nadal przy szatni goście była plakietka Legia Warszawa, chyba żeby piłkarze wychodzący na trening pamiętali, że dopiero co wygrali 4-0. Natomiast jeśli chodzi o mecz z Walią, 1 dzień, 2 godziny i 53 minuty do tego spotkania. Widzę, że gromadzą się tam kibice, ale ostatnie pytanie jeszcze do ciebie, czy już nie? Mój drogi wydawco, proszę tylko odpowiedź. Jeszcze mamy, tak? Pytanie. To w takim razie pytanie brzmi, co wy planujecie stricte, czego na meczykach się spodziewać, bo macie jeszcze 27 godzin praktycznie do tego meczu, także opowiadaj o planach twoich i Mieczysława. No teraz oczywiście oddajemy się na konferencję prasową. Później jeszcze możemy, jeśli będzie taka wola z twojej strony, zdać raport z tego treningu, który będzie oczywiście otwarty przez 15 minut. Pewnie taką jedną z najważniejszych rzeczy będzie to, czy na treningu pojawi się, czy będzie trenował z drużyną Przemysław Frankowski. Spodziewam się, że też to pytanie usłyszy Michał Probierz jeszcze na konferencji prasowej. Natomiast my zapraszamy prawdopodobnie dzisiaj wieczorem na vloga z Cardiff, bo tak przeszliśmy się po tym mieście. Byliśmy właśnie pod Millennium Stadium, byliśmy wcześniej jeszcze pod tym stadionem, przeszliśmy się także po mieście, więc dużo ciekawych rzeczy zarejestrowaliśmy i na to na pewno zapraszamy. Zapraszamy też jutro na poranny program, bo na pewno przejrzymy sobie prasy, zobaczymy, o czym piszą, jaki skład prognozują Walijczycy, czy są nadal w takiej euforii jak po meczu z Finlandią, bo pamiętam takie okładki gazet właśnie walijskich po meczu z Finlandią. Fantastic, taka gra słów, którą lubią Brytyjczycy, była uprawiana właśnie po półfinale. Szczerze mówiąc, czy ten mecz był fantastyczny, ja bym się do końca nie zgodził, ale oni na pewno byli zadowoleni przede wszystkim z tego, że awansowali do finału. I oczywiście będą raporty także w studiu przedmeczowym, pomeczowym, będą wypowiedzi piłkarzy po spotkaniu, oby po zwycięskim, wygranym i po awansie na Euro 2024. Maciej Łuczak, prosto z Cardiff. Zaraz usłyszymy pewnie cię na konferencji prasowej. Potem jeszcze się chętnie połączymy z treningu. Natomiast teraz was zostawiamy. Dziękujemy pięknie.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. I jeśli patrzę na Maćka Łuczaka i tą aurę wokół niego, nie jest to pewnie najprzyjemniejsze wyjazdowo na pewno wyzwanie zawodowe. Mieczysław, ale też trochę targało, mam wrażenie, w trakcie tego wejścia. Tak, ale trzymał go statyw. A propos tych nagłówków, to marzyłbym sobie, słuchajcie, żeby w środę rano w walijskich gazetach na pierwszej stronie był taki napis Pol End, czyli w sensie, że Walia wygrała z Polską, Pol End, tak jak, no wiecie. Dobrze. Może być? Nie, ja się zgadzam, ja przyjmuję. Wiadomo, że jak zapytasz nas, czy może być, to nie możemy odpowiedzieć, że nie. Natomiast nie, bardzo dobre, naprawdę. Więc oby tak faktycznie było, natomiast oby w Polsce nie było takiego tytułu, bo wiadomo, jakby się to mogło, czym by się to musiało kończyć i z czym równać. Natomiast zobaczmy sobie jedną jeszcze rzecz, którą wy przygotowaliście przed tym programem, mianowicie proponowane składy. I tutaj bym najpierw poprosił, wylosujmy w maszynie losującej, że to będzie Sebastian. A są duże różnice? Nie, duże nie, ale jest jedna zmiana na pewno w przypadku Sebastiana Habiniaka, więc przeczytaj proszę najpierw, jakbyś ten mecz miał zaraz komentować, a potem uzasadnij. Bramce Szczęsny, Salamon, Dawidowicz, Kiwior, trzech obrońców, wahadła, Zalewski i jeżeli kontuzjowany dalej będzie Frankowski, to Bereszyński, środek, Piotrowski, Slisz, Zieliński w ataku, Świderski, Lewandowski. Salamon to jest moje życzeniowe myślenie, bo jestem przekonany, że Michał Probierz postawi jednak na Jana Bednarka. No nie wierzę w Jana Bednarka, po prostu nie wierzę w Jana Bednarka jako obrońcę reprezentacji Polski. Nawet jak się obejrzy nasze gole stracone w tych eliminacjach Euro 2024, to gdzieś tam zawsze w okolicy, wiadomo, obrońca zawsze jest blisko straconej bramki, ale jednak Jan Bednarek to jest piłkarz, do którego trudno mieć zaufanie. Ja nie winię jego jako jedynego za stratę bramki z Estonią, ale gdzieś w tym wszystkim zawsze musi być Jan Bednarek. I mam takie przeświadczenie, że on przy tych dośrodkowaniach w pole karne to wcale nie musi być naszym najlepszym zawodnikiem. A wiemy, że takiego grania Walijczyków będzie sporo, a skoro już szukamy takich zdrowych, boiskowych, piłkarskich zakapiorów, to właśnie z kimś takim kojarzy mi się Bartosz Salamon, dlatego pomyślałem, że to byłoby całkiem niezłe rozwiązanie. Środek pola, wiem, że było trochę pretensji do Bartka Slisza po meczu z Estonią, choćby po tym straconym golu, ale ja mam problem w ogóle, żeby go ocenić za ten mecz, bo myślę, że jego rola w Cardiff to będzie coś zupełnie innego niż rola, jaką mógłby spełniać z Estonią, bo w Cardiff on będzie musiał pracować, harować w środku. Jednak będzie szóstką. Piotrowski też będzie miał więcej zadań defensywnych, zdecydowanie pewnie w meczu z Walią niż miał z Estonią, bo tak naprawdę z Estonią mógł być zwolniony z tych zadań defensywnych. I oczywiście prawe wahadło, no był wybór, żeby postawić Zalewskiego na prawej stronie, dać Puchacza na lewą stronę. Ale Tymoteusz Puchacz też jest dla mnie piłkarzem elektrycznym, a poza tym Walia bardzo dużo atakuje lewą stroną, gdzie ma Neko czy Niko, jak zwał, jak wymieniał to imię, tak wymieniał Williamsa. On bardzo często dośrodkowywał piłkę w meczu z Finlandią, no i myślę, że tam pewniejszym wariantem byłby jednak Bartek Bereszyński grający na tego zawodnika. Oczywiście w ofensywie na pewno nam nie da tyle, ile daje Przemek Frankowski. Oczywiście dowołany Paweł Wszołek, moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja pod względem logiki, no bo Wszołek był już w tej reprezentacji, może w nie najlepszej formie w Legii, ale koń do biegania, grał na Wyspach, w reprezentacji właśnie, pamiętajmy, że w tym meczu możemy mieć dogrywkę, więc taki Wszołek, który będzie mógł wejść z tymi swoimi właśnie płucami i walorami do biegania, może się przydać. I jeszcze istotna kwestia, czyli mocna lewa strona w reprezentacji Walii, a Wszołek, jak popatrzymy na gole tracone przez Legię Warszawa nawet, to raczej w nich nie uczestniczy. To jest no i właśnie ta prawa strona nasza bardziej chyba defensywnie będzie zabezpieczona. Dlatego poszedłem tutaj w Bereszyńskiego, bo on przecież na wahadle grał w tym meczu, kiedy Czesław Michniewicz wygrywał z Walią. Wtedy mieliśmy Zalewskiego i Bereszyńskiego na wahadłach. I szczerze mówiąc, nie jestem tutaj stuprocentowo tak nastawiony, że musi zagrać obok Roberta Karol Świderski, bo moim zdaniem musi zagrać drugi napastnik. Po prostu, czy to będzie Buksa, czy to nawet byłby Krzysztof Piątek, to ja po prostu chciałbym, żebyśmy grali drugim napastnikiem obok Roberta Lewandowskiego, bo ci Walijczycy to się skupią na Robercie Lewandowskim. No przecież tam on będzie obudowany tymi kilkoma walijskimi zawodnikami, oni bronią piątką w linii, jeszcze trójka pomocników się potrafi cofnąć, więc Lewandowski osamotniony w ataku to byłby zły wybór. Wydaje mi się, że faktycznie Karol Świderski będzie bardzo dobry w tym meczu, ale z ławki, kiedy już będzie trochę więcej miejsca i kiedy ci obrońcy też będą już trochę obici przez naszych dwóch napastników, a Robert Lewandowski fajnie jakby mógł trochę jednak tę grę kreować, nie mówię, żeby się cofał aż do środka boiska, ale kreować na tyle będzie mógł, jeśli tych obrońców rozbije, mówiąc brzydko, Adam Buksa albo Krzysztof Piątek. Ja to tak widzę.
A ja to widzę jeszcze inaczej. Proszę bardzo. Musimy zagrać na dwóch napastników, bo jak wyjdziemy na jednego, to się może skończyć tym, że będziemy grali bez żadnego napastnika, bo Robert Lewandowski schodzący niżej do rozgrywania piłki gdzieś między pomocników spowoduje, że w polu karnym będzie czarna dziura. Na razie się z nami zgadzasz. No tak, tak. Tylko chodzi mi o to, że tak samo było już w meczu z Estonią, że wydaje się, że to do Lewandowskiego dobieramy drugiego napastnika. Tymczasem moim zdaniem jest, wiadomo, że Lewandowski ma pewny plac, ale chodzi mi o to, że to Lewandowski gra niżej i bliżej pomocników niż Świderski czy Buksa. I to jest dosyć istotne, żeby jednak ktoś w tym polu karnym stał. To jest moja jedenastka, która się nie zmienia. Jeżeli Frankowski będzie zdrowy, to wychodzimy tak samo na Estonię. A propos Slisza, to co powiedziałeś, że ciężko było go ocenić za to spotkanie. I to faktycznie było trudne do oceny. Ja się złapałem na tym dwukrotnie z prostych powodów. Slisz tracił piłkę, po czym sam ją odzyskiwał. I takie wiesz, w głowie, o nie, strata. O dobra, odzyskał. O nie, strata. Ale wrócił i odzyskał. I jakby sam naprawiał swoje błędy, pracując na boisku, też jakby wytrącał mi argumenty in minus z ręki a propos swojego meczu z Estonią. Więc to jest bardzo ciekawe, bo wy obaj zostawiliście w składzie Slisza. Czytałem różne opinie, czy słyszałem właśnie o tym, że Slisz zaprezentował się na minus z Estonią. Natomiast to są jego pierwsze mecze w reprezentacji Polski i jak patrzymy na nie, to mam wrażenie, że jeśli chcemy ten środek pola mieć stabilny, no to ja podpisuję się pod wami. Wychodzę z Sliszem Piotrowskim i Zielińskim faktycznie i Szymański jako świetna alternatywa z ławki. No ten minus jeszcze taki troszkę dłuższy przy akcji, gdzie straciliśmy gola, ale to współudział kilku zawodników, bo Slisz też tam był zaangażowany, odpuścił przy linii bocznej jednego ze estońskich zawodników, no i to się potoczyło dalej, więc oprócz akcji bramkowej, gdzie można obciążyć tutaj kilka nazwisk, to faktycznie trudne do oceny, ale no, to nie był występ, który w jakikolwiek sposób dyskwalifikuje żadnego z naszych piłkarzy. Mhm. Dlatego budując pewność siebie, to co powtarzaliśmy sobie już na początku, że to musi być też etapami. W momencie, kiedy byś na przykład ściągnął teraz Slisza na ten drugi mecz, nie wystawił go i nie wiem, wprowadził tutaj kogoś innego, też nie do końca wiem za bardzo kogo w tym momencie. Wstawiasz albo Damiana Szymańskiego, który albo nie załapał się do kadry meczowej i ostatnio gra nieregularnie też ze względu na uraz, albo Tarasa Romańczuka, który ma jeden mecz w reprezentacji Polski i to było 6 lat temu. Plus jeszcze możesz stracić właśnie Slisza przez to, że go nie wystawisz, że nie będzie tej kontynuacji, bo go spalisz w pewien sposób. No więc to są takie rzeczy, o których trzeba myśleć i myślę, że Michał Probierz o nich myśli, no bo my gramy o baraż, Polska gra baraż, także to jest no ten finał, to jest ten jeden, jedyny mecz, gdzie musisz zbudować coś w swoich zawodnikach, żeby oni wiedzieli, jaka jest stawka tego meczu. W ogóle podważanie piłkarzy reprezentacji Polski na bazie tej straconej bramki z Estonią. Co do Bednarka, to jest inna historia, bo on już w tej reprezentacji kilka razy niestety zawodził, już gra w tej reprezentacji od lat i raczej można o nim mieć opinię taką, albo taką już to można sobie było wyrobić. Spotkań, więc jasne. Ale to czego oczekiwać od szóstki, od Slisza w takim meczu nawet ze Estonią? No przecież tam od kreacji był Zieliński i Piotrowski, oni się ze swojej roli wywiązali, a myślę, że Slisz to miał po prostu grać, no może tych strat mogło być mniej rzeczywiście kilka, ale tak jak Mikołaj powiedział, on jak tę piłkę tracił, no to potem ją odbierał i też chodzi o budowanie zawodnika, nawet nie tylko Slisza mógłby sobie spalić trener Probierz, sadzając go na ławkę, to jest pokazanie innym piłkarzom, że no jak zawiedziesz, no to za chwilę cię już nie będzie. To może pętać nogi zawodnikom. Pamiętaj też, Sebastian, że to działa w dwie strony, że kogoś z ławki rezerwowych, gdy wystawiasz do pierwszego składu, to on może urosnąć, tak? No pewnie, Pytanie, czy nie mieszasz trochę już na etapie wylewania fundamentów pod drużynę, wprowadzasz nowe ogniwa, to się nie zawsze może dobrze kończyć w tak newralgicznym momencie dla naszego zespołu. Wiesz, mi się to kojarzyłoby z tą kadencją Fernando Santosza. Tam w ogóle nie było jakiejś kontynuacji. Tam ciągle się wszystko zmieniało, a Michał Probierz, pierwsze powołania, pamiętajmy chociażby bez Jana Bednarka, gramy środkiem defensywy z Pedą, z Kędziorą, no ale Michał Probierz zobaczył, że nie tędy droga i wrócił na przykład do Jana Bednarka, decyduje się teraz na takie zestawienie, a nie inne, jakie ostatnio widzieliśmy w defensywie i nawet ten środek pola, więc tutaj też myślę, że tak wchodząc do głowy trochę selekcjonera, zakładamy, że on jest człowiekiem, który wie, że to mieszanie w kotle to niekoniecznie musi się dobrze skończyć, więc jakiejś wielkiej rewolucji w składzie bym się nie spodziewał. Mocno by mnie zaskoczył Michał Probierz jakąś dużą rewolucją,
ale na przykład w ataku Buksa, jakby wyszedł obok Lewandowskiego, to w ogóle bym nie był jakoś bardzo, bardzo zaskoczony, bo ten Buksa na wejście z Walią, a powalczenie z obrońcami, tak jak kiedyś Piotr Włodarczyk na Millennium Stadium, a potem wpuszczamy Świderskiego, Wel, Frankowskiego, jak kiedyś i robimy swoją robotę, no czemu nie? No właśnie, też patrząc na to, że Adam Buksa jako napastnik się mocno zmienił, też w wywiadzie dla nas o tym opowiadał, że on już nie jest napastnikiem, który tak jak w MLS czy w Ekstraklasie schodził do boku, szukał rozegrania, nadal te umiejętności posiada, ale wie, że musi mieć swój fokus zupełnie gdzieś indziej, czyli właśnie w polu karnym albo tuż pod polem karnym. Mam wrażenie, że faktycznie no to będzie być może taki, nie chcę powiedzieć defensywny napastnik w tym meczu, jeśli on zagra, albo Krzysztof Piątek, ale napastnik, który po prostu ma się skupić na robocie fizycznej mocno, bo ci Walijczycy będą, myślę, chcieli poturbować delikatnie Roberta Lewandowskiego i potrzebuje on ochroniarza, że tak powiem, w swojej linii, a nie takie kwestie gdzieś tam De Paula troszkę dalej. Ja się nie spodziewałem jakiejś wyjątkowej ostrości ze strony Walijczyków, bo oni też by byli szaleni, gdyby postawili tutaj wszystko na jedną kartę, grali pod faul albo próbowali jakoś wyprowadzić naszych piłkarzy z równowagi ostrymi wejściami, bo to jest baraż, że za chwilę, jak wiesz, dwie żółte złapiesz i cię nie ma, osłabiasz zespół. Zgadza się. Z drugiej strony spodziewasz się chyba ostrzejszej gry w ich wykonaniu niż u Estończyków. Nie, spodziewam się nie ostrzejszej, tylko bardziej dynamicznej. Zostawiania mniej miejsca, pilnowania naszych zawodników, nawet na wyciągnięcie ręki, tak żeby oni czuli obecność za plecami. I to, wydaje mi się, będzie takie kluczowe, że my będziemy mieli bardzo mało czasu na decyzję, bardzo mało czasu na zagranie. Tu będzie bardzo ważne to, żeby dobrze funkcjonowała gra z pierwszej piłki, wychodzenie na pozycję, czyli ruch bez futbolówki przy nodze, także będzie kluczowy, żeby zawsze była opcja zagrania. I to nie jedna, najlepiej dwie, a dobrze wiemy, że to musi cały system funkcjonować i ci piłkarze muszą się ruszać trochę jak pszczoły w ulu, żeby to działało tak jak należy. No, tak też wyglądają zespoły dobrze grające w ustawieniu 3-5-2. Ta cyrkulacja, zwłaszcza po bokach, gdzie podchodzi wyżej jeden z bocznych obrońców, gdzie schodzi do linii bocznej jeden z pomocników, żeby wesprzeć tego wahadłowego, lub też właśnie jeden z napastników pojawia się jako opcja do gry. No to są te trójkąty, które tworzą się na boisku, które pozwalają ci rozpracować defensywę rywala. No i też Walia to jest taka drużyna, która od kilku lat pracuje z tym samym trenerem. Ja jestem przekonany, że reprezentacja Walii też ma jakiś plan B na ten mecz, że tam oni też się zastanawiają dzisiaj, czy trener Probierz zagra tym piłkarzem, czy obok Lewandowskiego zagra Świderski, którego doskonale pamiętają z tego poprzedniego meczu. Przecież chyba 7 czy nawet 8 piłkarzy, którzy grali w tamtym spotkaniu w naszej reprezentacji, wygranym 1-0 za Czesława Michniewicza, ma szansę, żeby zagrać też w tej jutrzejszej rywalizacji przeciwko Walii, ale też są nowe twarze, więc myślę, że też nie możemy zakładać, że reprezentacja w Walii wyjdzie na nas dokładnie taka sama, jak wyszła na mecz z Finlandią w kontekście grania, ale kilku rzeczy możemy być pewni. Tego, że to jest zespół, który jest dobrze zorganizowany na boisku, bo myślę, że indywidualnie my mamy piłkarzy lepszych na wielu pozycjach niż Walia, ale jako zespół to na razie Walia potwierdziła to, że jako drużyna jest od nas mocniejsza, bo siłą rzeczy reprezentacja pod wodzą Michała Probierza, nie chcę powiedzieć, nie miała okazji, bo miała w tych meczach jesiennych, kiedy można było sobie nawet klepnąć awans przy wygrywaniu tych meczów na Stadionie Narodowym już bez konieczności grania baraży, ale jednak ta Walia jest zespołem dojrzalszym z tym trenerem, w tym zestawieniu, z tym sposobem grania, więc no rywal, Walia jest faworytem tego meczu. To co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości, ale też jednocześnie mam takie przeświadczenie, że nasi piłkarze nie mogą się wystraszyć tej Walii, że tu trzeba jednak wyjść z taką myślą, że ta Walia to jest zdecydowanie do zrobienia. Właśnie się tego trochę obawiam i tutaj widzę na czacie, podglądając też osoby, które są z nami i biorą aktywnie udział w programie, sporo jest takich komentarzy, że Probierz wystawi defensywny skład. Wieszuski, jeden napastnik. No to będzie też sygnał dla naszej drużyny, że przyjechaliśmy się tam bronić. No nie bardzo, przyjechaliśmy tam walczyć, wykorzystać swoje atuty, więc Michał Probierz też musi to mieć gdzieś z tyłu głowy, wystawiając jedenastkę to raz, ale właśnie to ustawienie taktyczne. Mi się wydaje, że nie będzie tutaj jakiejś rewolucji pod tym kątem, ale oczywiście więcej zadań defensywnych na przykład będzie miał nie tylko Piotrowski, ale także Zieliński. Tutaj cała formacja będzie musiała być
inaczej ustawiona niż na pewno w meczu z Estonią, bo oni w tamtym spotkaniu sobie mogli biegać jak chcieli. No ta Estonia tak była żenująca, no to nie miało nic wspólnego z głównymi rozgrywającymi najwięcej kontaktów z piłką mieli nasi obrońcy, którzy rozgrywali sobie na połowie przeciwnika i my całą jedenastką staliśmy na połowie Estończyków i najwięcej kontaktów Kiwior, potem Bednarek i Zalewski jako trzeci, bo najczęściej atakował tą lewą, a później prawą stroną. W tym meczu tak nie będzie, to się mogę założyć, chociaż nie wykluczam, że my będziemy mieli większe posiadanie od rywala, bo Walia już tak zrobiła chociażby z Finlandią, gdzie mieli 40% posiadania piłki i wystarczyło im to absolutnie do tego, żeby wygrać 4-1. Wystarczyło, oj tak, ale myślę, że tak jak mówimy, że my będziemy mieli dużo trudniej, no to mam wrażenie, że Walia też jednak, chociaż... Oby tak, po prostu tak to zostawmy. Ja wam przypomnę, moi drodzy, a właściwie nie przypomnę, tylko wam teraz powiem, na czym polega clue naszego konkursu, który zapowiadałem na początku programu. Mianowicie, skoro dzisiaj partnerami programu są telewizory Samsung oraz Media Expert, to mamy dla was kolejny konkurs, w którym do wygrania znów jest ten fantastyczny projektor przenośny, czyli Samsung The Freestyle. Nawet go podniosę, żebyście zobaczyli, że jest naprawdę leciutki. Lewa ręka to była oczywiście. I żeby go wygrać, wystarczy wejść na nasz Instagram, a na Instagramie wykonać trzeba zadanie konkursowe, które brzmi tak. Pokaż, gdzie obejrzałbyś swoją ulubioną drużynę, używając Samsung Freestyle. Post ze zdjęciem albo filmem i komentarzem wrzućcie na swój profil na Instagram i dodajcie odpowiednie oznaczenia. Oczywiście wszelkie szczegóły są w opisie i mam wrażenie, że tutaj sporo kreatywności będzie, bo widziałem już ostatnio te filmy konkursowe. Mocny montaż wjechał i duża kreatywność u niektórych biorących udział, także bardzo fajnie. My natomiast... Sobie można na przykład na suficie obejrzeć ten mecz, prawda? Można, jak najbardziej tak. My natomiast sobie przypomnimy, moi drodzy, że konferencja prasowa rusza już za parę minut. Maksymalnie 5, bo tak jest właśnie wyznaczona na 18:15 polskiego czasu, więc widzimy już gotowe miejsca. Mamy przekaz z tej konferencji dla was gotowy i pokażemy ją od razu, jak tylko piłkarz, czyli Jan Bednarek i selekcjoner Michał Probierz pojawią się na tej sali konferencyjnej. I też jeszcze mam wątek a propos składu, bo zastanawia mnie postać Nikoli Zalewskiego. Mianowicie pamiętam doskonale, jak się prezentował jesienią w reprezentacji Polski. Pamiętam też każdy kolejny program International Level, gdzie Mikołaj, Sebastian, Piotrek Dumanowski, Mateusz Święcicki, Dominik Guziak, parę innych osób mówiło o tym, że no na Boga, to nie jest ten Zalewski, który w Romie prezentował się dobrze, to jest Zalewski, który po prostu nie dojeżdża w Serie A. No i zobaczyliśmy go w pierwszym składzie w meczu z Estonią. I będąc na trybunach, znowu pomyślałem sobie, nie no, to jest piłkarz. Mimo wszystko, nie jest, możemy go trafić. Na nasze warunki to jest piłkarz. Jest, bo to jest piłkarz, który nie boi się podejmować ryzyka. W Nikoli Zalewskim nie ma tego... Nie ma krzty polskiego szkolenia. Nie ma, właśnie, nie ma tego czynnika, nie kiwaj się, nie próbuj dryblować. On po prostu to robi. I oczywiście, że to czasami nie wyjdzie. No to jest oczywiste, że czasami nie wyjdzie ci drybling. No to jak, nie wiem, w boksie nie zadajesz lewego prostego, bo się boisz, że nie trafisz rywala. No jak nie zadasz, to nie trafisz. I właśnie o to chodzi, żeby Nikola Zalewski tak próbował grać. Przypominają mi się z przeszłości takie momenty, kiedy reprezentacja jakoś budowała nam piłkarzy. Pamiętam, jak na przykład w Ajaxie odpalił Arek Milik po tym, jak przyjechał na zgrupowanie i strzelił bramkę z Niemcami. Potem zagrał świetnie ze Szkocją i wrócił do tego Ajaxu i rzeczywiście zaczął w tym Ajaxie grać bardzo, bardzo dobrze. A to był pierwszy sezon Arka Milika w drużynie z Amsterdamu, kiedy ten czas w Bundeslidze wcześniej w Bayerze Leverkusen czy w Augsburgu był dla niego nieudany. I też ta reprezentacja jest takim haustem świeżego powietrza. Czasami dla piłkarzy, którzy wiedzą, że w klubie chcieliby grać więcej, że ta dyspozycja w klubie mogłaby być jakoś inaczej wykorzystana i to też jest rola selekcjonera, żeby takiemu piłkarzowi pokazał nie, że reprezentacja jest, nie wiem, karitasem i miejscem, gdzie piłkarz otrzyma pomoc, ale też taką bezpieczną przystanią dla piłkarza, że trener w niego wierzy i Nikola Zalewski odpłaca się za to Michałowi Probierzowi po raz kolejny, bo ja powtórzę, dla mnie Nikola Zalewski też jest odkryciem Michała Probierza dla tej reprezentacji, bo takiej twarzy Zalewskiego dotychczas u poprzednich selekcjonerów nie widzieliśmy i oby z mocniejszym rywalem niż uwaga, Estonia. Zaczynamy konferencję prasową. Michał Probierz, Jan Bednarek, jesteśmy w Cardiff. Na początku chciałem tylko wyjaśnić, skąd się wzięło opóźnienie, za które przepraszamy, aczkolwiek nie wyniknęło one w ogóle z naszej winy. Obsługa lotniska po prostu przy pakowaniu bagażu nie doliczyła się dwóch walizek. Musieliśmy wszystko wypakować i zapakować
od nowa, co zajęło kilkadziesiąt minut, stąd nasze opóźnienie. Możemy przechodzić do zadawania pytań. Na początek Jan Bednarek, który później nas opuści i przejdzie przygotowywać się do treningu. Welcome everyone to the Polish national team press conference before the game Wales against Poland. There's our manager Michał Probisz here and Jan Bednarek, player. First of all, I want to clarify and apologize everyone for the delay that was done. That was due not to our fault. It was simply the staff of the airport has not managed to pack two of our suitcases and we have to repack everything. That's therefore the delay. So we would welcome first the question from the Polish journalists. Proszę, Łukasz. Witam serdecznie, Janku. Ja jestem. Kościół na kanał Przemu Posza. Chciałem spytać o walczyków i grę defensywną. Widzieliśmy w tym meczu pomiędzy Walią a Finlandią, że tak naprawdę no, strzelili bramki po błędach defensywy, więc naciskają na nią. Co zrobić, żeby uniknąć takich błędów? I jak rozumiem, nie tylko obrońcy są odpowiedzialni za grę defensywną, ale cały zespół. I w tym kulejemy w dużej mierze. I'll interpret the question first. The question for you is, we've noticed that the goals that the Poland has conceived was due, not the Poland side, the Wales that scored the goals were due to defense errors with the game against Wales, against Finland. And we as a team, we know that we also have problems defensively. And could you tell us how to avoid those errors in defense? Because it's also responsibility for the whole team, not just the defense formation. Myślę, że na pewno musimy przeciwnika trzymać daleko od naszej bramki. Wiem, że ich silną stroną jest gra z kontrataku i na pewno musimy być skupieni. Atakując, my jako obrońcy byśmy dobrze pokryli ich zawodników ofensywnych, byśmy te akcje stopowali już na ich połowie i myślę, że to będzie kluczem do jutrzejszego spotkania, ale też myślę, że na tym się tak naprawdę skupiamy. Nie myślimy. Myślę, że jeżeli my wykonamy naszą robotę tak, jak powinniśmy to zrobić, to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, wiemy, jakie są ich silne strony, ale to będzie zupełnie inny mecz i my wierzymy głęboko, że go wygramy. Bardzo szybko, Łukasz. First of all, I want to say that we've noticed that they score goals after the counterattacks. We need to focus obviously on that to when you know on their attacking players and also to cover them defensively. We're hoping to when we're attacking they'll be able to stop them majorly on their half. That will be the key to the game, I believe. But we also have to focus simply on our game. We know the work we have done, what we have to do, and I'm hoping that if we focus on our game, we will win. And we know our strength. And I believe deeply that we can win tomorrow if we can use our strengths. Spora krytyka na ciebie spadła za ostatnie spotkanie. Mam też takie wrażenie, wiele osób mówi, że wszystkie błędy idą na Jana Bednarka. Na ciebie to wpływa mobilizująco wręcz, czy starasz się na to nie patrzeć, jak ty do tego podchodzisz? A tą krytykę ze strony ekspertów. Ja staram się. A lot of criticize. It's been falling on you after the last game. Do you really feel responsible for all the errors or about your mobility? What do you think about that? Co ja o tym myślę? Wygraliśmy ten mecz 5-1, awansowaliśmy do finału barażu i skupiamy się na następnym spotkaniu. Każdy ma prawo do własnej opinii. Ja świata nie zmienię. Najważniejsze dla mnie jest opinia trenera, moich bliskich, a eksperci zawsze będą mówić i rozmawiać, także ja jedyne, co mogę zrobić, to słuchać osób, analizy trenera, analizy mojego trenera klubowego, moich bliskich przyjaciół i na tym się skupiam. Tak jak powiedziałem, najważniejszy jest jutrzejszy mecz i na tym tylko i wyłącznie się skupiam. What can I say about that? We won 5-1 and we are in the playoff finals. I can just focus on the next game. Everybody has is entitled to their own opinion. I will not change the world. I'm listening really just to your opinions of my coach, my close ones, family, and sometimes also my club manager, and I would also just always rely on the opinions of my friends and my close ones. But about anyone else, everyone else is entitled to their own opinions, and all the different experts they can have their own opinion. But like I said before, I can just focus on the opinion of my friends and close ones. Mateusz? Czy ta wiedza może być przydatna w trakcie jutrzejszego?
I want to ask about the game from 2022, the game that we won here 1-0. It wasn't an easy game, and what did you recall from that game, and what has been left with you about that game? Tak, pamiętam, wtedy Wojtek zagrał bardzo dobre spotkanie. Zachowaliśmy czyste konto, ale też strzeliśmy bardzo dobrego gola i potrafiliśmy stworzyć kilka dobrych sytuacji. Także wiemy, jaki to jest styl, tak naprawdę styl wyspiarski, bezpośrednia piłka, stałe fragmenty, fizyczny futbol, bardzo dobra atmosfera, więc jesteśmy na to przygotowani, ale skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. My wiemy, że zagrając w naszym stylu, zagrając na naszych warunkach i na miarę naszych możliwości, to spotkanie wygramy. Yes, so it was a game that I know that Wojtek kept the clean sheet, but we also scored a nice goal and we also had a couple of good scoring chance opportunities. Apart from that, what can I say about the game? It's an Isle style, a British style, a lot of physical football. Good atmosphere as well, but we are also focusing on ourselves and our game and our abilities, and I know that if we will be able to use our abilities and our strengths the best, then we can win the game. Mam trzy ostatnie pytania do Janka, proszę. Thank you very much, sorry, from Sky in the UK. Yeah, just a question for you, just a two-part. Have you been able to have a chat with your teammate David Brooks, obviously about this game and what it entails for both of you, but also just where do you see Wales' biggest threat to you, because it is a team that no longer has Gareth Bale. There are a lot of young players. Where do you see their particular threats? I'll answer in Polish. Rozmawiałem z Davidem przed naszym zgrupowaniem. Wymieniliśmy parę zdań i na pewno jutro przed meczem również się spotkamy, porozmawiamy chwilę, będziemy życzyć sobie powodzenia, także wygra lepszy i na pewno następnego dnia jeden z nas w klubie będzie w dobrym humorze, a drugi trochę rozczarowany, ale taka jest piłka. What was the second question? Sorry. Just about this Wales team is. No oh yeah, yeah. Are you able to answer in English at all? I've been told to answer in. Sorry. Myślę, że mają bardzo dużo jakości i szybkości z przodu. Mają młodych zawodników, tak jak mój kolega z drużyny David Brooks, który bardzo dobrze potrafi dryblować, otwierające podanie ma bardzo dobre. Tak samo Dan James. Także mają naprawdę dużo jakości, szybkości i myślę, że ta gra, która opiera się na kontratakach im sprzyja, także na pewno będą chcieli to wykorzystać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest aspekt gry, na którym jesteśmy skupieni. Wiemy, że musimy to wyeliminować i mam nadzieję, że tak też w jutrzejszym meczu będzie. I'll do my best to interpret that as close as possible. I'll interpret the question first. Well, that was in English actually, so don't need to. I'll just interpret the answer. Well, we had a quick chat. Had a quick chat with him and before the game, I'll probably have it after the game. I would wish him good luck and let the best win. I know that maybe when we come back home, our next game, one of us will be in good humor and the other one will be highly disappointed, but that's football and that's how it goes. In terms of the Wales team, I know that they got a lot of young players, there's a lot of speed and quality in that team. For example, David Brooks or Dan James, he can dribble well, he can have a good pass as well. And they really are good in counter-attack and they do want to use that as much as they can. So we do understand and we know that well. But like I said before as well, we are focusing mostly on our game and to use our strength. But I know they have a good team. Like I said, again, they got a lot of speed and quality. Okay. Opuścił szybko murawę. Jak ty skomentujesz takie zachowanie bramkarza? Pewnie dla obrońcy nie jest to komfortowa sytuacja. Czy ty czujesz się winny utraty tej bramki? We've seen Wojciech Szczęsny raging after the last game and he was angry about the defense players and probably on you as well, and he quickly left the pitch. How do you feel about that? Did you think that you should take the blame about losing that goal? Or do you feel guilty about that? Każdy z nas, prowadząc 5-0 w tym spotkaniu, mając przewagę jednego zawodnika, był zdenerwowany po straconym golu. Wojtek pokazał swoje emocje w taki sposób i
Myślę, że piłka nożna to jest sport, który ma bardzo wiele emocji, za to ją kochamy, za to ją nienawidzimy i w tym momencie Wojtek przekazał swoje emocje w taki sposób i miał do tego prawo. Wojtek zawsze jest sobą, jest świetnym bramkarzem i na pewno tak jak ja byłem zły, tak samo był on zły. Tak naprawdę my nie wiemy, na co on był zły. Może był zły na siebie, może był zły na mnie, może był zły na kogoś innego, na pewno był zły na to, że straciliśmy gola i myślę, że to już jest za nami, to jest przeszłość, mieliśmy analizę, wiemy, co zrobiliśmy źle i nie wracamy do tego, tylko skupiamy się na tym, co jest przed nami, a przed nami bardzo ważny mecz i nie zaprzątamy sobie tym głowy, nie ma to najmniejszego sensu, bo drugi raz tej samej sytuacji już nie będziemy mogli rozegrać. Jutro jest nowy mecz, nowe rozdanie i głęboko w to wierzę, że zachowamy czyste konto i zwyciężymy to spotkanie. Obviously when you leading 5-0 the game and you losing such a goal, then I know that Wojtek, she just simply, and you're also playing with one player more than losing such a goal, it's not good. Wojtek showed his emotion in such way, you know, there's football is full of emotion, love and hate and everything, but he's a great goalkeeper and he has the right to show his emotion as best, you know, as much as he wants to and the way he wants to. I really don't know why he behaved like that. He could have been because he was angry at himself, or maybe he was angry at me, or maybe he was angry at someone else, or maybe because we just simply lost a goal. And the we shouldn't focus about the past. What it is important is that we have a very important game ahead of us, and there is no slightest chance that we can come back to this situation. There is a new game, and we are hoping that tomorrow we'll be able to keep a clean sheet. Okay, Robert. There was a game. I'll come back to that game also a year and a half ago against Wales, and in March in 2022, that'll be a different game, a playoff final with Sweden. That was a game that you won, and this one is also a decider. It's kind of like a game, make it or break it. It's either you win and you'll be in the Euro, or you will watch the Euro on TV. So comparing to that game with Sweden, you did won, but how would you feel about that? That is such a crucial and a decisive game. Tak, na pewno przed meczem jest wiele myśli, bo wygrywając masz wszystko, a przegrywając zostajesz z niczym. Także na pewno to jest mecz, który powoduje wiele emocji, ale kiedy stajemy już na boisku, nadal jest 11 zawodników przeciwko nas, piłka jest okrągła, są dwie bramki, także na tym się skupiamy. Oczywiście wiemy, jak dużo dla nas to znaczy, dla kibiców, dla naszego całego narodu, ale musimy podejść do tego meczu rozsądnie, musimy realizować założenia taktyczne, musimy wiedzieć, że ten mecz jest rozgrywany przez 90 minut, a nie w pierwszych 5 minutach. Także myślę, że te emocje muszą być, musi być na pewno wielkie zaangażowanie, musi być ogromna wiara w drużynę, ale musi być też spokój, byśmy ten mecz rozegrali na naszych warunkach, tak jak my chcemy i byśmy go na koniec dnia wygrali. Obviously that there is a lot of thoughts behind a game like that. It's a all or nothing game. We do have our own emotions as well, but at the end of the day there is 11 against 11 on the pitch at first, and the ball is round and there's two goals. And we do know that we just need to focus on us. Again, we want to win it for us, but also for our supporters and for our nation. We just need to keep the tactics, and the game is about the whole 19 minutes, not just the first 5 minutes. Just keep your emotions. So that I know we will have the with the huge support also and the huge sacrifice on the pitch from our side. We're hoping that we'll be able to play that game on our terms, and if the game will be played on our terms, we'll be able to win the game. Okej, to było ostatnie pytanie do Janka. Janku, dziękujemy Ci bardzo za udział w konferencji. Last question, Jan. Thank you. I przechodzimy do pytań do selekcjonera. Proszę, Filip. Panie
wiemy, że często drużyna złożona z piłkarzy głównie z prawej czy większej. I czy zgodzi się pan, że to jest zespół na równym poziomie, jak reprezentacja Polski, podobny do naszej reprezentacji? Coach, could you describe the Welsh team? We know that there's a team that usually consists of mostly consists of Premier League players and Championship League players. Could you say that they are on a similar level to us, or are they a better level or worse level than the Poland team? No, rzeczywiście analizowaliśmy zespół Walii i już wcześniej, tak jak przygotowaliśmy się do tych baraży, jest to zespół, który jest oparty na dobrym wybieganiu, jest to zespół oparty na wychodzeniu dobrze z kontry, jest oparty na tym, że ci wahadłowi też grają dosyć ofensywnie i zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego też te elementy, które my mamy, chcemy wyeliminować te atuty, ale dla nas najważniejsze będzie to, żebyśmy narzucili swój styl grania i żebyśmy grali tak, jak my chcemy od samego początku, żebyśmy dominowali w tym spotkaniu i żebyśmy te spotkanie po prostu od samego początku fizycznie wytrzymali, bo to wiadomo, że jest tutaj zawsze dużo, dużo walki i odpowiednio mentalnie, bo to będzie też bardzo, bardzo ważne, że od samego początku jak wyjdziemy, to wiemy, że po prostu przyjechaliśmy tutaj wygrać ten baraż. We have analyzed the Welsh team and we are prepared well for that game. We know that it's a team that are basing on good running and they got good counterattacks. They use a lot of their left and right wingers but we need to eliminate their strength, but also we need to appropriately use our style and focus on that. So I'm hoping that right from the start it'll be important also to keep the to manage that game physically, but also adapt quickly mentally to that game. So if we manage to play the game on our terms and manage to keep the our strength mentally and physically, then I'm confident that we'll be able to win the game. Dominik. Dominik Patipowski, dzień dobry panie trenerze. Ja musiałem jeszcze wrócić do tego spotkania z Estonią, bo tam sporo było takich głosów, że na tle takiego rywala nawet Zdzisław Kręcina zagrałby na wahadle. To są słowa byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Błańca, zresztą nie pierwsze takie w kierunku reprezentacji Polski, w kierunku pana. Czy coś by pan odpowiedział i jakie wnioski po tym spotkaniu z Estonią możemy wyciągnąć w kontekście finału barażu z Walią? I would like to come back to the game with Estonia because there was a lot of opinion that Zdzisław Kręcina will be able to also play as a right back, and there was an opinion that that was also addressed to you, but also to all people. How would you answer such question? No akurat to pana prezesa znam bardzo dobrze, Bońka, z nim współpracowałem i no, każdy ma prawo do swojego zdania i akurat do krytykowania czy ocen. Trzeba to po prostu szanować, taki jest sport. My jesteśmy profesjonalnymi tutaj trenerami i w tym kierunku pracujemy, dlatego nie obrażam się w żaden sposób. No, takie jest życie, trzeba go po prostu przyjąć i tych ocen takich jest bardzo dużo. Well, I know personally President Boniek, he was my president as well, so everyone is entitled to his own opinion or even criticize. That sport, we're professional sport managers, so I'm not offended by his opinion, that's life. We just simply need to prepare as best as we can to that game. Jeszcze jedno? No to tak, tak. Nie boi się pan, że to może być pan ostatni mecz w roli selekcjonera reprezentacji Polski? Just maybe half serious question. Are you not scared that that could be your last game as a Polish national team manager? Nie, patrz, to się mogę śmierci i choroby bliskich, a jestem trenerem tyle lat już, że ja zawsze, jak humorystycznie mówiąc, jedną ręką podpisujesz kontrakt, drugą trzymasz walizkę i to tyle razy mnie już zwalniali, tyle razy zatrudniali, że życie jest, zdaję sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać i tym człowiek żyje, bo to jest najważniejsze, czy prowadzę dzieci, czy prowadzę seniorów, czy prowadzę tak jak teraz reprezentację, to zawsze chcę wygrać i zawsze robię najlepiej, co potrafię. A to nie do tłumaczenia teraz, to taką prywatę gratuluję, Piotrek, wyniku w maratonie, także czytałem. Także wielki, wielki podziw, bo jest to co biegać. No, spróbuj. No, I'm
I'm sure that you know I'm not scared of it. The only thing that I'm scared of is death and disease of my closest ones. And humoristically speaking, of course, as a football manager coach, I know that you know you're living with signing one contract with one hand and with the other hand you're actually holding a suitcase, ready to move out. So I've been hired many times and I've been sacked many times as well. And we just need to focus on that final, and I think that's the most important thing, to on that focus on that final and win it. And it doesn't matter in my football career if I was coaching children or seniors or now national team. I'm trying to do my best and give my best, you know, regardless of which post I'm in. And the rest was not to be interpreted. So. Przeciwnik, no to powodowało, że było bardzo dużo ustawień taktycznych, bardzo dużo zmian personalnych. Te zmiany były także za kadencji trenera Santosa. Natomiast teraz słyszymy dużo, że skupiamy się na sobie, na tym, co my mamy zrobić, nie na przeciwniku. No i moje pytanie jest takie właśnie, czy to była jedna z takich pierwszych diagnoz, które trener postawił, że ta drużyna jest trochę rozregulowana, że ona potrzebuje trochę stabilności, no i tego, żeby przede wszystkim właśnie patrzeć na to, co my możemy zrobić. My question is that there was many changes in the Polish national team recently. We had a number of football managers. We had Paulo Sousa. He had more proactive style. We have Michniewicz, which was more defensive style and trying to react on what opponents would do. Then there was manager Santos. There was lots of changes there as well. And right now the narrative is that we should focus on us and not the opponent. And my question is that really is the solution? You know, that we, this team really need just more stability. What do you think about that? My akurat, jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie tej pracy, to trudno to jednak było od razu, bo my na żywym organizmie pracowaliśmy, jeżeli chodzi o budowanie tego zespołu i bardzo często gdzieś tam, jak słucham takie programy dotyczące składów, w jakich ta reprezentacja się prezentuje i w jaki sposób gra, to może to łatwiej będzie, to ja panu krótsze zdanie, a i to będzie łatwiej tłumaczyć, dobra? Okay. No może pan tłumaczyć, tak? Well, it's, we're working on live organisms really, and it's often those things about the, you know, what team we should put in on the squad. I wtedy jednak mimo wszystko przez te dwa pierwsze zgrupowania bardzo dużo zawodników nie grało, bardzo dużo zawodników gdzieś było kontuzjowanych i nawet jak ktoś analizuje składy, którymi my gramy, to musi wziąć pod uwagę to, że jednak w reprezentacji te mecze są co dwa miesiące, co tam tak jak teraz na przykład co trzy i to jest naturalna kolej rzeczy, że to się zmienia, bo wielu zawodników gdzieś w klubach gra. Ale jedno jest najważniejsze, że chcemy dopasować zawodników, żeby oni generalnie grali bardzo blisko, zbliżone do tego, jak grają w klubach. So that's first two meetings I had with the national team, there was a lot of injuries, a lot of players that were not available, weren't able to play, and we did analyze, but what really is important when you have touch, we meet like maybe 2 months or sometimes right now 3 months, so it's naturally natural course of events that there will be a lot of changes, but what is important that we need to make the players made them suitable to play when they play in the national team, so it will be suitable for them to play in a similar position that they play in their clubs. I dlatego jak teraz na przykład wprowadzamy i nie zmieniamy, nie wiadomo za każdym razem jak, tylko chcemy grać z swoim stylem grania, chcemy narzucić styl taki, żeby utrzymać się właśnie przy piłce, żeby szukać dużo możliwości uderzeń i z tego najbardziej jestem zadowolony, że właśnie w tym ostatnim meczu oddaliśmy dużo strzałów, zdobyliśmy bramki. Gdybyśmy wcześniej wykorzystywali swoje sytuacje w meczach z Mołdawią i z Czechami, to na pewno nie gralibyśmy tutaj jutrzejszego meczu. That's why it's important to we can have their own style and they could be dominant, we can keep the ball, so have good ball possession and do a lot of shots. That's why I'm happy that we've scored goals like that recently. And I think the problem that we had before was that we didn't convert it many chances that we had before. Maybe if we were able to convert one or two chances we had against Czech Republic, we wouldn't be here at all. So that's why it's important right now for me. Tomek. Tomasz Kowalczyk, Radiowa Jedynka. Panie trenerze, miał pan okazję grać mecz o Mistrzostwo Polski, na przykład będąc trenerem Jagiellonii Białystok. Grał pan ważne mecze w europejskich pucharach, ale czy stawka tego spotkania może
równać się z tym, co pan dotychczas przeżył w trenerskiej karierze. No nie, ale to co... To... You had a chance to play for the championship of Poland with Jagiellonia Białystok, and also you were able to play important games or vital games at the European Cups. But is there any other game in your football career that it's at stake? There's such a high stake here. No to są każde, to trudno porównywać takie spotkania do tego, jakie jest to, bo to każdy mecz ma inny, każdy klub, wszystko ma zupełnie innego. Reprezentacja to jest reprezentacja. Zdajemy sobie sprawę, że też jesteśmy tutaj i reprezentujemy, chcemy bardzo godnie reprezentować kraj i awansować, i to jest dla nas kluczowe, ale podchodzimy z pewnością siebie do tego spotkania i na pewno nie mamy żadnych obaw. No, you can't make any comparisons like that because there's such a different games. Obviously, the club is club and the national team is something totally different. What I can add to that is that we are proud that we can represent our country, and that's the key for us. And I think we have enough confidence to win the game. And that's how I approach that game. Przepraszam, dwa ostatnie pytania. Proszę, Przemek, Wojtek, tak? Bo już przepraszamy bardzo, ale no nie damy rady, ponieważ mamy tu tłumaczenie, które nam sporo czasu zajmuje. Proszę, Przemek. Dzień dobry, panie trenerze. Ja chciałem spytać o sprawę mentalną tej reprezentacji, bo myślę, że to jest rzecz, o którą możemy się obawiać na bazie ostatnich lat, bo wiemy, że przez dwa lata reprezentacja nie wygrała meczu, w którym przegrywała, mimo że takie okazje, w których było 9. Że jeszcze raz, że meczu nie wygrała, który? Nie wygrała reprezentacja polskiej w meczu, w którym przegrywała. Że jedną z przyczyn porażki było to, że reprezentacja straciła pewność siebie po stracie gola na 2-1. Więc ta sfera mentalna ewidentnie gdzieś odgrywa bardzo negatywną rolę. Czy jest to dla pana jakieś zmartwienie, albo nie wiem, czy jest pan w stanie nas uspokoić, że ten problem już jest rozwiązany? Jak pan to widzi? The question about mentality. Last 2 years, your national team, as I've counted it, didn't manage to win a game that the team has conceived the goal first. And it was 9 games like that the last 2 years. And also Robert Lewandowski have said after the game against Moldova that the cause of the lose was because the team has lost their confidence after losing the first goal. And what can you say about this, such a negative role of the mentality? And can you put us at ease that you don't have any concerns about that aspect? No ja mogę tylko mówić za siebie, no jak teraz prowadzę tutaj, bo to trudno mi wypowiadać się, co było wcześniej, i dlatego jestem przekonany, że jesteśmy silni psychicznie, jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu i z wielkim spokojem dzisiaj pójdę spać i nawet już dzisiaj wieczorem nie będę oglądał meczu żadnego ani nic, tylko sobie poczytam książkę i zrobię wszystko po prostu spokojnie do tego. Podejdę dla trenera z Walii, też mam prezent, bo przywiozłem mu piłki golfowe, wiem, że gra. I ten z polskim logo, takim z jednego z turniejów, także taki jest sport. Trzeba rywalizować i tak samo to jest. Mieliśmy okazję rozmawiać na tej losowaniu, które było baraży. No lepszy ma trochę handicap, ale się poprawia. No, I think we're strong mentally, and I can assure you that I'll be sleeping calmly tonight. I wouldn't be even watching any football game anymore tonight. I'll just probably read a book. And so I even have a gift for the Welsh national team manager. Got some golf balls and a special gift with a Polish logo on it. So that's the sport, you know, where our that's a rivalry that we have to accept it. And even at the draw of the playoffs, I've said to him that he has a little advantage that he'll be playing at home. But that's all. But I can assure you, I'll be sleeping calmly tonight. Jakiego meczu pan się spodziewa? Czy to będzie raczej taki mecz trochę jak w fazie pucharowej, nie wiem, jakiegoś turnieju, że będzie bardzo zamknięty i szukanie jakiegoś jednego stałego fragmentu gry, który może przeważyć? Czy raczej będzie, spodziewa się pan, że Walia zaatakuje bardzo szybko i tak jak nie wiem, meczu z Finlandią będzie chciał szybko otworzyć to spotkanie? Coach, what kind of game you're expecting tomorrow? Do you think there'll be a kind of similar game as a playoff or a knockout round at some tournament that will be... Maybe there'll be a game of some one vital set piece, or perhaps Wales will try to quickly score a goal and speed up the game and, like they did with Finland. What do you expect from tomorrow's game? Takie mecze na pewno to są mecze, które się wygrywa, i to już nieraz mówiłem, że mecze finałowych czy takich barażowych się nie gra, mecze się wygrywa, i to mecze się układa
różnie, dlatego mamy swoją strategię na te spotkanie, a zobaczymy, jak na to zareaguje zespół Walii, ale dopiero na boisku będzie można ocenić. Those are the games, like I said, that you win. The games they had, they win. The games you don't play that game, you win that game simply. So we do have our own strategy for the game. We'll see how the Wales will react tomorrow to that, and we'll see what kind of a game we can expect. Jeszcze jedno pytanie wciśniemy tam. Mateusz, chyba się zgłaszałeś, tak? Z tej strony może. Jutro taki na zasadzie finał tej pracy, podsumowanie w tym stopniu. Z czego pan jest najbardziej zadowolony, a na co chciałby pan mieć w tym okresie trochę więcej czasu, żeby spokojnie nad czymś jeszcze popracować? So that we, you could say that's 6 months of your work with national team, and that will be a final for you tomorrow, kind of summary of your work. What are you expecting, what would you like to still work on and after your period with national team? No, praca w kadrze to nie jest koncert życzeń i tutaj akurat nie ma możliwości. Trzeba po prostu podporządkować się dobrej selekcji i zrobić wszystko w tym kierunku, żeby dobrych zawodników powołać i odpowiednio dowołać do kadry. I to jest klucz, jeżeli chodzi o reprezentację, a zawodników naprawdę selekcję zrobiliśmy bardzo dużą. Mamy zawodników, których oglądaliśmy, zawodników, których mamy pod okiem i dla nas jest na pewno to spotkanie jutro bardzo istotne podsumowanie tej półrocznej pracy. Well, if you're a national team manager, it's not a wish list. We did have a good selection. We had a lot of players to choose from, and we also have to set them up well into the team. So I'm sure we have selected a very good players, and we've changed a lot of players as well. And I think that tomorrow will be a final, and it will be a good sum up of the work we've done in the last 6 months with the team. Okej, dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. O godzinie 18 rozpoczynamy trening, którego pierwsze 15 minut będzie dla Państwa otwarte. Dziękuję bardzo. I jesteśmy już po konferencji prasowej Michała Probierza i Jana Bednarka. Mam wrażenie, że właściwa część tej konferencji się zaczęła po tym, jak Michał Probierz mógł już odpowiadać na pytania, bo faktycznie Jan Bednarek prezentuje się bezbłędnie na konferencji prasowej, ale też dosyć nudno. To trzeba sobie jasno dyplomata powiedzieć. Dyplomata. Natomiast Michał Probierz już trochę treści nam wniósł. Pewnie zauważacie, że nie padło jedno kluczowe dosyć pytanie, mianowicie o Przemka co Frankowskiego. Przemysławem Frankowskim, co z jego treningiem dzisiaj. Na to nam na pewno odpowie jeszcze w trakcie tego programu za kwadrans podczas łączenia Maciej Łuczak, który w Cardiff jest. Próbował się przebić z tym pytaniem, ale tam było tylu chętnych i tyle takich przebijających się rąk przez tę salę konferencyjną, że po prostu nie dostał głosu. A może było pytanie o Frankowskiego, tylko my nie usłyszeliśmy, bo słabo było słychać, jakby się w mikrofon nie wyposażyli gospodarze na tej konferencji prasowej, no ale organizatorzy właściwie, no ale no, wydaje mi się, że nie przeoczyliśmy tego pytania. Nie było tego pytania o Przemka Frankowskiego. No ta część z Jankiem Bednarkiem, odpowiedzi Jana Bednarka, to rzeczywiście często takie konferencyjne bingo, jakbyśmy na to spojrzeli i na to, co robił Jan Bednarek, odpowiadał na te pytania, szczególnie ten moment, kiedy powiedział o okrągłej piłce i dwóch bramkach, to tak zapachniało przeszłością. Ale Michał Probierz, już kilka takich odpowiedzi trenera Probierza, chociażby w kontekście tego spokoju selekcjonera. Pytanie, czy to jest rzeczywiście takie rysowanie tego obrazu też ze strony trenera Probierza, że on już całą robotę wykonał, że ten plan już został tak dopracowany, że nie trzeba się nad niczym więcej zastanawiać i można dzisiaj w spokoju rzeczywiście wieczorem poczytać książkę i już skupić się na tym, że jutro jest robota do wykonania, ale czekamy na ten trening i na to, jak rzeczywiście będą wyglądały te nasze, te Maćka Łuczaka i też innych dziennikarzy oczywiście będących na miejscu relacje w kontekście właśnie Przemysława Frankowskiego, bo chyba na tym się głównie teraz skupiamy. Tak jest. Tutaj mamy tweet Meczyków z cytatem z tej konferencji. Dziennikarz pyta o słowa Zbigniewa Bońka, który stwierdził w Prawdzie Futbolu, że w meczu z Estonią to i Zdzisław Kręcina dałby radę. Przepraszam Samuel, muszę ci wejść słowo, bo my nie słyszeliśmy tego pytania po polsku i dopiero jak usłyszeliśmy w tłumaczeniu Zdzisław Kręcina, to po prostu to było wspaniałe. To był moment, kiedy tak nagle podnieśliśmy głowy, ale
Ale no fajnie, że Michał Probierz też tak odpowiada na te pytania bez żadnego pultania się, denerwowania, tylko mówi, że jednak no jest, ktoś może sobie to tak zaopiniować, nawet w taki sposób. Mam nadzieję, że nawet po słabszych momentach selekcjoner, bo liczę na to, że na wiele momentów będzie miał jeszcze czas w roli selekcjonera Michał Probierz, choćby na grę na Mistrzostwach Europy. To i przy tych trudniejszych pytaniach właśnie, albo przy takich trochę uszczypliwych kwestiach będzie właśnie w taki sposób reagował. Tak, to na pewno tutaj na plus, natomiast odpowiedź na to pytanie brzmiała: trenera Michała Probierza, znam bardzo dobrze pana prezesa Bońka, każdy ma prawo do swojego zdania, krytykowania i oceny, trzeba to szanować, nie obrażam się na to. Czyli właśnie tak jak ty to sparafrazowałeś nam przed chwilą, też dużo pewności siebie bijącej z Michała Probierza, ale mam wrażenie, że nie arogancji, tylko właśnie pewności siebie. I też Michał Probierz mówi, że dokonał dużej selekcji, obserwował ze sztabem wielu zawodników, i jutrzejsze spotkanie będzie podsumowaniem całej tej półrocznej pracy. Też zgadzam się z trenerem, że to była praca na żywym organizmie. Dużo zawodników nie grało, dużo było kontuzjowanych, no bo dawno nie było takiej sytuacji albo i w ogóle, że któryś z selekcjonerów musiał sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego w dosyć kluczowym momencie eliminacji, kiedy ten zespół objął. Natomiast właśnie, Michał Probierz mówi, że to będzie podsumowanie półrocznej pracy. Jeśli my ten mecz odpukać, przegramy, to będą pojawiały się pytania, co dalej z Michałem Probierzem. Być może będą też wnioski wielu osób, że po prostu trzeba to wszystko tworzyć na nowo z kimś innym, mimo że Michał Probierz pracuje dopiero pół roku. Wasze zdanie na chłodno przed meczem, bo faktycznie jutro gramy finał o Euro 2024, nie taki finał, o którym kiedyś Dawid Badia tak mówił, czyli były trener Lechii, że ma do zagrania jeszcze 7 finałów, szkoda, że 6 z nich przegrał, ale czy tam nie wygrał. Natomiast jak podchodzicie do tego, że to jest podsumowanie półrocznej pracy i czy powinniśmy w ogóle po tym meczu, niezależnie od wyniku, zastanawiać się, czy już zmieniać trenera po raz kolejny? Myślę, że sam Michał Probierz się nad tym zastanawia i ma gdzieś to z tyłu głowy, nawet mówiąc o tym na konferencji prasowej, że trener, podpisując kontrakt, jedną ręką w drugiej trzyma walizkę, to on sobie zdaje sprawę, że to pójdzie na jego konto, jeżeli my przegramy ostatecznie ten finał baraży i nie pojedziemy na Euro, to no jakby opinia publiczna, która ma dosyć dużo do powiedzenia w naszym kraju, w tym świecie piłkarskim, może sporo gromów posłać w jego stronę. Pytanie, czy centrala to wytrzyma, czy Cezary Kulesza będzie w stanie podjąć jakąś inną decyzję, na przykład przeciwko temu, jaki jest głos ludu, i zostawić Michała Probierza wtedy na stanowisku. Ale wolałbym się tym zastanawiać jednak po spotkaniu i wtedy się zastanawiać nad tym, czy to już jest koniec piłki w Polsce, czy może jednak, no nie wiem, no bo słuchajcie, no naprawdę ten mecz waży więcej, niż nam się wszystkim wydaje. To nie jest tylko mecz o Euro. Nie jest, tak, i Michał Probierz, mówiąc, że to jest podsumowanie półrocznej pracy, wie, że to może być też jego koniec w pewnym sensie. No więc jemu też na pewno zależy. Nie pokazuje tego, bo myślę, że kilka szkoleń takich medialnych Michał Probierz przeszedł od momentu, kiedy pamiętamy go z konferencji prasowych w klubie czy w Krakowie, na przykład tej konkretnej, gdzie sadził tam nasionka w doniczce i różne historie opowiadał, żeby unaocznić pewne sprawy też ludziom albo dziennikarzom, którzy zadawali mu dziwne pytania. A propos unaoczniania, teraz widzimy obrazki, kto jest zainteresowany, zerknijcie na swój telefon, czy laptop, czy telewizor i tutaj widzimy... Sprawdźmy, jak wysiada z autokaru Przemysław Frankowski, to może nam wiele powiedzieć o jego sytuacji zdrowotnej, no bo inaczej się nie dowiemy na ten moment. Może po treningu. Wydaje mi się, że jeżeli Frankowski weźmie udział, przynajmniej częściowo, dzisiaj w treningu z drużyną, to jutro będzie do gry. Jeżeli nie... Wychodzi uśmiechnięty Przemysław Frankowski. Natomiast powiem ci tak, jeśli ty oceniasz stan zdrowia po chodzeniu, to masz coś z Franciszka Smudy, nie obraź się. Bo każdy z nas ma coś z Franciszka Smudy, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście, że ma. Natomiast Artur Borus na przykład, czy Michał Żyro, chodzili, czyli chodzą w sumie tak, jakby byli ciągle kontuzjowani, czyli tak kusikając na jednej nodze, a to tylko taki styl chodzenia. Tego, co pamiętam, to Jacek Magiera nawet tak biegał przez całą karierę, jak miał pod górę. Nie wiem, czy pamiętacie jego tak, styl tak. ruszania się po boisku. Tak, to było dosyć charakterystyczne. Sebastian Mila też taki przygarbiony zawsze biegał. On z ciężarem dodatkowym na plecach, tak. A ty nie byłeś taki wygadany
kiedy Sebastian Mila siedział w tym studiu jako ekspert meczyków. Bo nie rozmawialiśmy, kiedy obiegałem. Słuchaj, tylko wiesz co, ja nigdy nie siedziałem w tym studiu obok Sebastiana Mili, tak. A w kuzie? Więc Sebastian Mila nie może mi powiedzieć, że gdybym siedział obok niego, to bym mu tego w twarz nie powiedział. Nie, w kuzie też nie miałem przyjemności z Sebastianem Milą. Sebastiana Milę to ja miałem oko w oko, jak jeszcze byłem dziennikarzem lokalnej gazety i Śląsk Wrocław był na zgrupowaniu w Żaganiu. Podsumowując. To były czasy. A jeszcze wracając do tego, co... Były wtedy kolorowe telewizory już? Tak, ale bez pilotów. To, co Mikołaj mówi na temat reprezentacji, na temat tych szkoleń i Michała Probierza i to, co Samuel pytałeś o ewentualną zmianę selekcjonera, no to byłoby to trochę niepoważne. Oczywiście, gdybyśmy mieli na tak krótkiej przestrzeni czasu kolejnego selekcjonera, ale już trochę do tego przywykliśmy, że trochę ta nasza reprezentacja stała się niepoważna, szczególnie pod tym względem i to nie ze względu na prezesa, PZPN, tylko też na te zawirowania, no bo przecież to nie Cezary Kulesza wymyślił sobie, że Paulo Sousa nagle odejdzie, to nie Cezary Kulesza sprawił, że doszło do tej afery premiowej i tak dalej i że tak pewne losy się potoczyły. Wczoraj bodajże na sport.pl czytałem wypowiedź prezesa Kuleszy, który mówi, że niczego nie będzie deklarował właśnie w kontekście trenera Probierza. Trochę mi brakuje takiej wyraźnej deklaracji. Wiem, że to jest przed meczem, ale może Michał Probierz potrzebowałby takiego wsparcia od prezesa PZPN. No a z drugiej strony mam też takie przeświadczenie, że Cezary Kulesza trochę być może pójdzie za głosem ludu w takiej sytuacji, bo też pozycja prezesa PZPN przez te różne afery, przez te różne wizerunkowe problemy PZPN-u nie wygląda najlepiej, ale może to odłóżmy, może my wygrajmy z tą Walią i się zastanawiajmy, kogo Probierz powoła na Euro. Może to musi być taki pozytywny omen, że na tym się skupimy, bo chyba za często się już skupiam na negatywach. Tak, wygrajmy z tą Walią i skupmy się na tym, ile premii za zwycięstwo na mistrzostwach. Wiecie, co jest... za punkt w meczu. Wiecie, co jest najlepsze, że ta Walia to nasz najlepszy turniej, Euro 2016, to Walia wtedy zrobiła półfinał. Walia miała półfinał tamtych mistrzostw i to my ich powinniśmy walnąć w tym półfinale i potem mieć swojego polskiego Edera. No i byłaby historia. Ale nas oszukali, ale nas nie pozwoli wykonać karnego. Tak. Karnego, no i... Przestańcie o tym mówić, bo to serce boli naprawdę jak... No nie. To było straszne. Mielibyśmy półfinał Euro, a dobrze wiemy, że z tą Walią moglibyśmy wygrać i mogłoby być bardzo cudownie i mógłby to być finał. Tak wiem, co możecie napisać teraz na czacie. Wstawaj sam. Słuchaj, mieliśmy mieć półfinał z Walią, a mamy finał, tylko że baraży, ale wygrajmy ten finał. Finał jest finał. Tak. Finał jest finał, to prawda. Natomiast też powiedział na konferencji Jan Bednarek, że dobrze pamięta mecz z 2022 roku w Cardiff i powiedział dalej, Wojtek Szczęsny zagrał bardzo dobre spotkanie, zachowaliśmy czyste konto, zdobyliśmy bramkę, to było spotkanie w angielskim fizycznym stylu. To zaczynamy delikatny quiz dla was i dla naszych widzów na czacie. Mianowicie był taki mecz faktycznie w 2022 roku w Cardiff i wtedy wygraliśmy 1-0. Gola strzelił na rozgrzewkę, pamiętacie? Świderski, brawo. Natomiast w tamtym roku, nie odpowiadajcie, dajmy szansę też naszym widzom na czacie najpierw, był w 2022 mecz 3 miesiące wcześniej we Wrocławiu. Kto wtedy stał w bramce? To jest moje pytanie. Może Podpucha, może Wojciech Szczęsny, a może nie. Dajcie znać na czacie, a wy myślcie i może wam się przypomni, czy to był Wojciech Szczęsny, czy to był któryś z innych polskich bramkarzy. Patrzę na czat, odświeżam i zaraz zobaczymy, czy pojawiła się pierwsza prawidłowa odpowiedź. Jeśli się pojawi, to wtedy przenosimy się do zadania tego pytania do was. Natomiast zobaczmy, jeszcze się upewnię, czy na pewno to ta dobra odpowiedź już padła. Kto tak... We Wrocławiu graliśmy wtedy. Na pewno bramkę strzelił Kuba Kamiński. Padła odpowiedź, że Radek Majdan, ale nie, to nie ten rok i nie ten mecz. Natomiast na czacie, dobra, padła ta odpowiedź już i to od wielu osób. Pierwszy był, tak żeby oddać hołd. Ten, co bronił. Sebix z logiem Pogoni Szczecin. Pozdrawiamy Szczecin, pozdrawiamy Sebixa. Więc kto to był? Grabara? Mikołaj? No teraz Grabara, masz głową, ale co myślałeś? Rozmawialiśmy bodajże w zeszłym tygodniu o tym meczu i już wtedy padło to, że wtedy bronił Grabara, że to był mecz towarzyski, że to też nie, to dało nam kilka odpowiedzi na to, jak można ewentualnie z Walią zagrać.
Liga Narodów. Jest tylko Liga Narodów. Liga Narodów. Tak, tak, tak. Klasa. Tryb, wtedy kadra objeżdżała kraj, można powiedzieć. Tak. I wtedy z Belgią też przegraliśmy tak wysoko. Pamiętam w ogóle ten mecz z Belgią, bo wtedy byłem za granicą i kiedy prowadziliśmy 1-0, straciłem połączenie z internetem i sobie myślałem, nie, no z Belgią prowadzimy na wyjeździe 1-0. A ja tego nie oglądam. A potem włączyłem i zobaczyłem wynik 1-6. To był ten taki czas, kiedy graliśmy 3 mecze w Lidze Narodów. To było pierwsze z pytań, które chcemy wam zadać, ale też ważne informacje przypływają do nas z Cardiff. Zaraz będzie z nami na łączeniu Maciej Uczak i on nam odpowie na pytanie, co z Przemysławem Frankowskim, bo on już wie, więc łączymy się z nim jak najszybciej, a ja rzucę wam szybko drugie pytanie w takim razie z serii quizowej. Mianowicie w 2009 roku też graliśmy mecz z Walią. Roger Guerreiro strzelił gola, wygraliśmy 1-0. Który piłkarz był ówcześnie w GKS-ie Bełchatów i w tym meczu zagrał? 2009. Było 15 lat temu, ty mnie o takie rzeczy teraz pytasz. Który piłkarz? No to słuchaj, no to... W GKS-ie Bełchatów to mógł być Łukasz Garguła. Matusiak. Łukasz Garguła był Garguła. Wtedy w GKS-ie, bo to jeszcze było przed kontuzją Łukasza Garguły, kiedy zerwał więzadła i potem przechodził do Wisły Kraków. Czyli? Łukasz Garguła. Jeszcze padło nazwisko? Matusiak. Matusiak nie zagrał w tym meczu. Patrzę, już nie był w Bełchatowie. Czat, jeszcze nie widzę tej odpowiedzi. Matusiak tak, już nie był w Bełchatowie. Łukasz Garguła to był. Wtedy też dwóch piłkarzy Wisły Kraków zagrało. W pierwszym składzie właśnie grał Garguła GKS Bełchatów i Rafał Boguski z Wisły Kraków zagrał w pierwszym składzie, a z ławki wszedł Wojciech Łobodziński, a też Paweł Brożek, więc trzech Wiślaków wtedy zagrało, ale jeden właśnie. Samuel, jakie ty nam dzisiaj przygotowałeś. Asystę wtedy zrobił Marcin Wasilewski do Rogera, to też sobie możesz sprawdzić. Duża klasa. Duża pamiętam klasa. Te mecze. Natomiast czekamy na połączenie z Cardiff, czekamy na Macieja Uczaka i na to, co z Przemysławem Frankowskim, bo według nas to jest piłkarz na pierwszy skład w jutrzejszym spotkaniu w finale barażowym o Euro 2024. No i wy obaj daliście jego w swoim pierwszym składzie, obaj daliście za to Bartosza Bereszyńskiego jako backup, jako zawodnika, który powinien zagrać, jeśli Frankowski faktycznie nie będzie zdolny do gry od początku. Natomiast zaraz się dowiemy, jaka jest prawda futbolu Macieja Uczaka na ten temat. Jeszcze jedno pytanie wam zadam, a co, bo jeszcze zdążymy. 2005 rok, stadion Wojska Polskiego, Warszawa, eliminacje do Mundialu 2006, Polska z Walią wygrywa. Ile? 1-0. Rzut karny Żurawski. Minuta. Druga połowa jakoś. Rzut karny. 59. Rzut karny po faulu na Kamilu Kosowskim. 54. Brawo, brawo, brawo panowie. Maciej Uczak, prosto z Cardiff. To opowiadaj nam, czego się dowiedziałeś w temacie Przemysława Frankowskiego. Trzeba powiedzieć, że tak powoli starali się dozować emocje poszczególni piłkarze wychodzący z tunelu. Nie wiem, czy to zostało zaplanowane, podejrzewam, że nie. Natomiast jako jeden z ostatnich pojawił się Przemysław Frankowski i każdy tutaj zwracał uwagę, czy on wyjdzie w ogóle na trening, gdzie jest Przemysław Frankowski, bo ta grupa piłkarzy była dosyć spora, która pojawiła się jeszcze przed godziną 18 tutaj czasu lokalnego na boisku. Jeden z pierwszych był Robert Lewandowski, później bramkarze, natomiast pojawił się jako jeden z ostatnich Przemysław Frankowski. Ja tak sobie jeszcze teraz spoglądam na grupę piłkarzy, rozgrzewającą się oczywiście, bo my tutaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak dokładnie w treningu będzie wyglądał Przemysław Frankowski, natomiast jego rozgrzewka, czy też to, kiedy wcześniej pojawił się na murawie i stanął w kółeczku, podbijał piłkę, niczym nie różniło się od tego, co robili pozostali piłkarze reprezentacji Polski. Pytanie, czy to jest jakaś zasłona dymna, czy po prostu jest już w pełni zdrowy Przemysław Frankowski, bo tak obserwując poszczególnych piłkarzy reprezentacji Polski, to uczestniczy tak jak i wszyscy inni w tych zajęciach, na razie rozgrzewkowych. Pewnie tak będzie wyglądał pierwszy kwadrans, więc tutaj nic takiego jednoznacznego pewnie nie stwierdzimy, na ile on jest gotowy, czy jest gotowy. Natomiast na ten moment wieści, które tutaj widzimy gołym okiem, raczej są zdecydowanie pozytywne. Bardzo się z tego powodu cieszymy. To ta informacja jest już warta waszego wyjazdu do Cardiff, to na pewno, ale myślę, że największą robotę to będziecie robili jutro w trakcie i po meczu i wtedy będzie dopiero ciekawie w Mixzonie, oby też wesoło. Natomiast ja cię muszę uprzedzić, że to łączenie może chwilę zająć z tego klimatycznego stadionu w Cardiff. Z tego powodu, Maciek, że panowie w studiu też przygotowali do ciebie już po jednym pytaniu. Natomiast najpierw zadam je ja. Mianowicie, jak ty odbierasz tę konferencję prasową i który moment był najciekawszy dla ciebie? Czy dowiedziałeś się czegoś, czego nie wiedziałeś? Może tak.
Wiesz co, ja byłem trochę zaskoczony, że nie padło pytanie o Przemysława Frankowskiego. Bardzo dużo generalnie było pytań zgłaszających się rąk, natomiast liczbę pytań ograniczał fakt, że trzeba było tłumaczyć każdą wypowiedź czy też pytanie na angielski, więc tego czasu było zdecydowanie mniej. Nie sądzę, żeby była to przełomowa konferencja prasowa, czy Jan Bednarek, czy Michał Probierz dosyć dyplomatycznie, spokojnie odpowiadali. Obaj trzymali ciśnienie, więc tutaj chyba nic nowego, nic przełomowego się nie dowiedzieliśmy, więc czy jest taki moment, który ja jakoś bardzo zapamiętam? Tam Piotrowi Kuczy Michał Probierz pogratulował wyniku w maratonie. To jest chyba taki najbardziej mocny moment tej konferencji przedmeczowej. To ja zapytam cię, Maciek, czy na sali był mikrofon dla dziennikarzy, czy my byliśmy głusi tutaj w studiu? Nie było mikrofonu dla dziennikarzy. Generalnie, jeśli spojrzelibyśmy sobie na warunki, w jakich odbywała się ta konferencja, to po prostu salka konferencyjna na stadionie Cardiff jest bardzo mała. Myślę, że wszyscy, którzy bywamy na polskich obiektach, tych, które powstały na Euro 2012, czy choćby stadionie Legii, jesteśmy przyzwyczajeni do troszkę innych standardów, więc tutaj ten pokój był mały, mikrofon nie został przygotowany i pewnie dlatego wy tych pytań mogliście nie słyszeć. No to jeszcze ja, bo Samuel już wywołał nas do pytań. Maciek, czy była okazja do tego, żeby zamienić kilka słów z walijskimi dziennikarzami, żeby dowiedzieć się, w jakich oni są nastrojach przed tym meczem? No bo tam jednak ten nastrój musi być dobry pod kątem tego, że wygrali w tym półfinale z Finlandią bardzo zdecydowanie. I czy była w ogóle szansa na to, żebyście wy jako dziennikarze z Polski już podpytali ich, jakie tam są nastroje wokół reprezentacji? Bo my świetnie znamy te nasze podwórko, a jak to wygląda u nich? Na konferencji reprezentacji Polski był tylko jeden brytyjski dziennikarz, zresztą zadawał pytanie, nie wiem czy można było to usłyszeć, natomiast jedno pytanie było po angielsku. Jan Bednarek dopytywał, czy ma odpowiadać po polsku, czy po angielsku, bo generalnie nie miałby żadnego kłopotu z tym, żeby udzielić odpowiedzi po angielsku, ale była prośba, aby była w naszym języku. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarzy, to ja nie miałem okazji z nimi porozmawiać, bo tak jak powiedziałem, był tylko jeden. Przejrzałem sobie mocno dzisiaj walijskie media jadąc tutaj, bo mieliśmy sporo czasu i taki obraz wyłania się tak naprawdę z jednej strony dużego spokoju, bo myślę, że to ciśnienie, jeśli chodzi o mecz barażowy, w Polsce jest zdecydowanie większe. To my zdecydowanie bardziej żyjemy reprezentacją Polski, tym czy ona zagra w Euro 2024, czy nie. Tak patrząc nawet po liczbie newsów, jaka jest choćby na stronie BBC, tej stronie poświęconej walijskiej piłce, to tak naprawdę w pięciu najważniejszych newsach, przynajmniej dwa dzisiaj rano, jakie widziałem, dotyczyły klubów i Cardiff City i Swansea, więc tutaj na pewno oni z jednej strony liczą na to, że awansują na Mistrzostwa Europy, bo przyzwyczaili się do tego, że grają. Są dosyć pewni siebie po tym zwycięstwie z Finlandią 4-1. Widziałem choćby wypowiedź Roberta Page'a sprzed paru dni, że w sumie to mogliśmy wygrać nawet wyżej, 5-1, 6-1, więc widać, że oni znają swoją wartość, są dosyć pewni po tym, jak pokonali Finlandię w półfinale. Natomiast to nie jest też, przynajmniej nie można odnieść takiego wrażenia, przebywając tutaj przez kilka godzin, że to jest wydarzenie narodowe, przynajmniej w tym match day minus jeden. Być może jutro się zacznie, pewnie na tym stadionie będzie generalnie fantastyczna atmosfera, bo tutaj ta drużyna lubi grać i kibice tutaj potrafią ją wspierać. Natomiast na ten moment niewiele wskazuje, jakby Walia miała jutro odfrunąć przy okazji meczu Walia-Polska. No dobrze, Maciej Łuczak prosto z Cardiff. Czekamy na waszego vloga ze stolicy Walii i czekamy też na informacje jutro na około godzinę, półtorej godziny przed meczem, czy Frankowski będzie faktycznie w pierwszym składzie, czy tak jak wspomniałeś. A łączenie może w poranku to co, panie Samuel? Panie Maćku. Samuel nie wstaje o takich godzinach. A przepraszam, z odtworzenia, ale na YouTubie można z odtworzenia, Samuel, oglądać polecam koło 14. Jak najbardziej obejrzę, ale obejrzę to live. Natomiast panie Maćku, trzymajcie się tam dobrze, zbierajcie informacje, do zobaczenia już jutro i to nie raz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Maciej Łuczak prosto z Cardiff. No dobra, panowie. Ciekawe, jak jest meczyki po walijsku. Little matches. Prawda? No jest, że tak. Oni mają ten język taki, wiecie, skomplikowany. Nie, no myślę, że to się nie różni akurat określenie meczyki Little Matches. Fajnie, jakby mieli jakieś takie swoje własne, ale no. Little Matches to brzmi ładnie. To brzmi ładnie. Tak. Słuchajcie, cieszę się, że ten Frankowski normalnie wyszedł i że bierze udział w zajęciach, bo to nie sądzę, żeby tutaj były stosowane jakieś techniki kamuflażu. Jeżeli jest do gry, to dzisiaj trenuje i oby wytrzymał do końca tego treningu i oby się jeszcze nie przytrafiło komuś coś innego, bo to wiadomo jak to jest w końcówce na ostatniej prostej, różne rzeczy się zdarzają. Także cieszy mnie ten Frankowski, bo to jest, mam wrażenie, że nasz jedyny prawdziwy wahadłowy. O proszę. Widzicie panowie, Kamil od Kobielski, Little Matches. Dawca,
Gmał. Wyjaśnił nas. Gmał to by było po francusku. Wyjaśnił nas. Gmał to po niemiecku. Gmał. Gmał. Eine Gmał. Tak, ale cieszy bardzo to, że Przemek Frankowski, bo wiecie, no tak jak już rozmawialiśmy w tym meczu, też może nawet być dogrywka, więc to tu chodzi też o to, żeby móc takiego Przemka Frankowskiego w jego zdrowiu wycisnąć w tym meczu na maksa, żeby móc wyciągnąć z niego jak najwięcej, bo to może być w jakiejś ofensywnej sytuacji game changer. Poza tym moim zdaniem to jest nasz jedyny wahadłowy, jakiego mamy, bo reszta to albo ma braki z tyłu, a jest bardziej skrzydłowym jak Zalewski. Jak Zalewski. Albo Puchacz, no więcej da z tyłu, albo mniej z przodu, albo jest to bardziej chaotyczne, no więcej deficytów. Na pewno Frankowski jest najbliżej wahadłowego ze wszystkich piłkarzy, których mamy. Takiego wahadłowego z krwi i kości, chociaż no tutaj moglibyśmy sobie zacząć dyskusję, kto jest idealnym wahadłowym w dzisiejszym futbolowym świecie, czy nie wiem, czy Hakimi, czy któryś z graczy Interu, czy jeszcze jakiś inny zawodnik, bo to faktycznie w tym systemie 3-5-2 jest najbardziej widoczne, kto ma największe umiejętności na tej pozycji. To na pewno tak. No to w takim razie zobaczymy, czy jutro Zalewski i Frankowski, czy Puchacz i Bereszyński, czy jeszcze jakaś inna opcja. Natomiast to wszystko już jutro i meczyki od rana będą oczywiście z wami. A jeśli chodzi jeszcze o dosyć ważną kwestię, to ja wam tylko przypomnę, że partnerami programu są telewizory Samsung oraz Media Expert i przypominamy o naszym konkursie, mówiliśmy o nim wcześniej, jeśli chodzi o szczegóły, ale znajdziecie też te szczegóły na naszym Instagramie. Także zapraszamy serdecznie. Wynik meczu, panowie. Tak na koniec. 2-0 dla Polski. 1-0 i zapomnijmy o wszystkim. I zaczynajmy myśleć o Euro 2024. Oby tak to wyglądało. Sebastian Habiniak. Dziękuję bardzo. Eleven Sports, Mikołaj Kruk. Dzięki. Eleven Sports i Samuel Szczygielski. Dziękujemy wam pięknie. Zapraszamy od rana na meczyki i też na meczyki.pl oczywiście. Dzisiaj jeszcze sporo informacji, pewnie także z Cardiff.